Dzień dobry. Witam Państwa, jesteście z nami? Dajcie znać w komentarzu, czy nas widać, czy nas słychać. Kolejne osoby, widzę, że jeszcze dochodzą. Piszcie śmiało w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście z nami. Widzę, że kolejne osoby piszą tutaj, odpowiadają nam, super. Same znajome buzie odpowiadały. Cześć, 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 dzień dobry. Weź mi stąd muminę, żeby mnie nie miał czuł. Idź mumik, idź sobie. A, widzę, że jest nasz spora gromadka. Bardzo się cieszę, że tyle osób tutaj dołącza do nas. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj dla odmiany porozmawiamy sobie nie o psach, nie o kotach, a o królikach i gryzoniach. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszych live'ach, na których prowadzimy rozmowy bez tabu. Dzisiejszym moim gościem, moim i Mikołaja, bo słuchajcie, jeszcze jest ze mną Mikołaj Zybała. Mikołaj, pokaż się. Jest ze mną Mikołaj Zybała. Mikołaj jest tutaj wsparciem, ale też i opowie, mam nadzieję, troszkę również o zwierzakach. Mikołaj jest trenerem zwierząt i miał tutaj duże doświadczenia z różnymi gatunkami, w tym z tymi nieudomowionymi dla odmiany. No i naszym gościem jest dzisiaj Magda Nowaczyk z obserwacji behawioru królików i gryzoni. Magdo, to słuchaj, ja nie będę zabierała Ci czasu. Opowiedz o sobie może na wstępie, czym jesteś, kim jesteś, czym się zajmujesz. Parę słów właśnie o tym, dlaczego akurat króliki i gryzonie. Tego się nie da określić w paru słowach, dlaczego króliki, ale dzień dobry wszystkim, nazywam się Magda Nowaczyk, jestem zoopsychologiem, behawiorystą królików i gryzoni, dietetykiem weterynaryjnym, ale zajmuję się też w tej dziedzinie tylko królikami i gryzoniami, zielarzem, fitoterapeutą, prowadzącym też naturalne terapie właśnie dla królików i dla gryzoni. Na co dzień prowadzę okienko życia dla królików i gryzoni, to część lublinieckiego inspektoratu OTOS Animals. Mamy pod opieką około 150 zwierząt średnio, to są króliki, świnki morskie, chomiki, myszki, szynszyle, koszatniczki, szczurki, albo co potrzebuje pomocy, na przykład niedawno mieliśmy wiewiórkę, srokę, gołębia, więc średnio gryzoniowe, ale różnie się zdarza. Na co dzień prowadzę swoją firmę, w tym udzielam właśnie też konsultacji dietetycznych, behawioralnych, więc mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj omówić parę takich mitów, które dosyć często pojawiają się nie tylko
na grupach tematycznych, bo właśnie stamtąd brałam takie najbardziej popularne mity, które wpadły mi w oko, że dosyć często się przewijają, ale też właśnie podczas adopcji czasami ludzie nie mają takiego pełnego obrazu potrzeb gatunków, które chcą wziąć pod opiekę, więc myślę, że warto o tym porozmawiać. Może zacznijmy od takiego podstawowego, który zwykle przewija się właśnie u osób, które na przykład nie miały jeszcze zwierzaka i myślą, że małe zwierzę to mały kłopot, więc zamiast adopcji pieska albo kotka kupią albo adoptują sobie chomiczka, myszkę, króliczka, świnkę, zwykle dla dzieci. Niestety to wcale tak nie wygląda i wielkość zwierzaka wcale nie umniejsza jego potrzebom. Nawet powiedziałabym, że będąc opiekunką przez całe życie wcześniej psów, potem przez kilkanaście lat kotów, obecnie również, plus właśnie królików moich prywatnych, no i całej gromady królików i gryzoni w okienku życia, powiem Wam, że zdecydowanie myślę, że nikt nie choruje tak jak króliki i nikt nie choruje tak jak szczury. To są zwierzaki, które bardzo długo ukrywają wszystkie swoje dolegliwości. W naturze są ofiarami, więc każda ich słabość pokazana no, naraża je na jakieś niebezpieczeństwo, na ataki, więc trzeba być bardzo uważnym, trzeba bardzo dobrze znać ich potrzeby. Bardzo często jest tak, że nawet w domach, w których opiekunowie no, są, powiedzmy, zdarzają się różne domy, tak? Ale są też takie domy, które na przykład w temacie psów i kotów są bardzo świadome, dobrze je żywią, zapewniają dobre warunki, dbają o potrzeby behawioralne, ale na przykład zaglądamy na jakieś tam zdjęcie albo filmik, a tam chomik w takiej mikroklateczce ze złym wyposażeniem, źle żywiony, albo królik siedzący gdzieś w kącie w klatce, więc często to są takie gatunki, które są krzywdzone, no tak nieświadomie, niecelowo, nie? Nie robi im ktoś krzywdy dlatego, że no nie dba o nie, tylko myśli, że robi dobrze i że to dla nich wystarcza. To są też zwierzęta, które wymagają specjalistycznej opieki weterynaryjnej. Nie do każdego weterynarza można z takim zwierzakiem iść, znaczy iść można, ale nie każdy zwierzak będzie mógł uzyskać tam pomoc. Bardzo często chorują na takie niespecyficzne choroby, typowe dla gatunku i weterynarz, który na co dzień leczy psy, koty, bardzo rzadko jest w stanie wyłapać, że to właśnie ta choroba. Trzeba też tym zwierzakom zapewnić odpowiednie wybiegi, odpowiednie żywienie. Przy takich małych zwierzakach, zresztą przy każdych zwierzakach, każdy nasz błąd żywieniowy może kosztować zdrowie albo życie tego malucha i to trzeba wziąć pod uwagę, dlatego zanim wpadniemy na pomysł, żeby wziąć sobie małe zwierzątko, to będzie wymagało małego nakładu finansowego, małego zaangażowania. Warto jest dołączyć na grupy edukacyjne, warto jest poczytać, warto zajrzeć na strony fundacji albo osób, które po prostu mają duże doświadczenie, pytać, jakie warunki trzeba zapewnić, jakie lokum, jak przygotować mieszkanie na takiego zwierzaka, jak odpowiednio je żywić, z jakimi kosztami trzeba się liczyć, bo to na przykład bardzo często widzimy przy ankietach adopcyjnych, w momencie kiedy mamy na przykład takie pytanie orientacyjne, żeby wiedzieć, czy ktoś jest gotowy, może nawet nie gotowy, tylko świadomy tego, ile taki mały zwierzak może kosztować, to mamy w ankiecie przedadopcyjnej pytanie, jaką kwotę ktoś jest w stanie przeznaczyć na utrzymanie zwierzaka w ciągu miesiąca. No i bardzo często niestety padają takie kwoty, za które nawet nie jesteśmy w stanie kupić siana, tak? Czyli no nie utrzymamy królika, który ma zdrowo jeść, przede wszystkim dwóch królików, ale o tym też będziemy jeszcze mówić, dwóch świnek, dwóch szynszyli, przynajmniej dwóch, jeśli nie stada. Nie utrzymamy go za 50 zł, nie utrzymamy go nawet za 100 zł, bo naprawdę w tej chwili dobrej jakości siano, dobrej jakości zioła i wszystko to, czego one potrzebują, jakieś wkłady do kuwet, jakaś ściółka,
pszczółka, pelet, w zależności od tego, jaki gatunek z czego będzie korzystał. Uwierzcie mi, że to naprawdę bardzo, bardzo dużo kosztuje i absolutnie nie przekłada się to na powiedzenie właśnie, że małe zwierzę, mały kłopot. Zwykle przekłada się to właśnie na to, że no i jeśli nie jesteśmy świadomi tego, z czym musimy się liczyć, to za jakiś czas te zwierzaki zamiast dalej mieszkać w domu trafiają niestety właśnie do fundacji albo są oddawane gdzieś, bo no nie każdy może sobie pozwolić na takie wydatki, więc warto być świadomym tego, że naprawdę mając kota w tej chwili i mając króliki, zdecydowanie więcej mojego budżetu pochłaniają króliki. A tutaj się podpisuję pod tym zdecydowanie, jako świeża posiadaczka królików, Mikołaj też się tutaj uśmiecha, bo są to bardzo, bardzo wymagające zwierzęta. Może inne gryzonie do tej pory miałam, szczury, myszy, nie były aż tak wymagające jak królik, ale fakt, że w przypadku, to, o czym wspomniałaś, wszystkich tych małych zwierząt, zarówno gryzonie, jak i króliki, rzeczywiście jest też ten problem, prawda, z lekarzem weterynarii. Rzeczywiście nie każdy lekarz przyjmuje i możemy się nieraz odbić od drzwi, bo no niestety, ale po prostu no nie chcą lekarze obsługiwać gatunków, na których się zwyczajnie nie znają, tak? Więc warto też w ogóle wcześniej pomyśleć o tym i sprawdzić, gdzie mamy najbliższego dostępnego lekarza weterynarii, który jest w stanie nam pomóc. Ja jeszcze tutaj a propos żywienia, chciałam taką anegdotkę dodać odnośnie zootechniki, bo ja kończyłam między innymi zootechnikę. No i też to żywienie, którego tam się uczy studentów, też bardzo mocno odbiega od tego, jak rzeczywiście powinno wyglądać, bo tutaj warto też wspomnieć, jak na przykład króliki mogą być zwierzęciem zarówno laboratoryjnym, prawda? Mogą być zwierzęciem gospodarskim, mogą być pupilkiem naszym w domu, czyli zwierzęciem towarzyszącym, prawda? I przykładowo na zootechnice, tutaj może się Wam wydawać, że wiecie, jak żywić dobrze królika i w ogóle, a ja szczerze mówiąc, wszystkie moje materiały to, co prawda, jedyne, co z tego mogę zrobić, to ognisko, bo tam jest o tak naprawdę tuczeniu królików, nie karmieniu, a o tuczeniu. I jak rozmawiam też z hodowcami królików, bardzo często one są zupełnie od A do Z źle żywione. W ogóle samo właśnie to siano, dobrej jakości siano powinno być podstawą, o czym jeszcze tutaj będzie na pewno Magda mówiła, a opiekunowie bardzo często myślą, że można dawać wszystko i resztki ze stołu, na przykład jak gotowane ziemniaki, to jest, bo gotowane ziemniaki to jest podstawa jedzenia w większości hodowlanych królików i one są po prostu utuczone, otłuszczone i nie ma to nic wspólnego z dobrym żywieniem. Tak więc o dobrym żywieniu też tutaj trzeba poczytać, poszukać informacji, a dodam, że Magda jest tutaj idealnym źródłem informacji, szczególnie twój zielnik, który bardzo, bardzo jest pomocny. No to właśnie trzeba też wspomnieć o tym, że trzeba szukać dobrych źródeł informacji, nie? Bo tak naprawdę nawet na, ja się bardzo często spotykam z tym, że ludzie mówią, że ale my tak żywimy, bo na przykład weterynarz nam tak powiedział, tylko pamiętajcie proszę, że weterynarz nie jest od żywienia, tak? Jego działka kończy się na leczeniu, na diagnozowaniu, na dobieraniu suplementów do jakiejś dolegliwości, ewentualnie zapobieganiu i profilaktyce, natomiast od żywienia jest dietetyk i nie można jakby oczekiwać od weterynarza, że wejdzie w kolejne dziedziny, dlatego że no to trzeba poświęcić mnóstwo naprawdę czasu i ja wiem, że niektórzy bardzo chcą jakby myśleć, że oni wiedzą, co mówią pacjentom, ale bardzo często nawet, w zasadzie nawet nie nawet, tylko szczególnie te diety specjalistyczne, które są rozpisane na przykład dla zwierząt, które mają niewydolność nerek, niewydolność trzustki, one naprawdę znacznie odbiegają od tych zasad dietetyki, które powinny być stosowane, więc
no, problemem u królików i gryzoni w ogóle jest też to, że one w swojej diecie wiele gatunków i gryzoni, no króliki w sumie głównie, ale na przykład świnki, szynszyle, koszatniczki, myszoskoczki, dla nich w diecie ważną rolę odgrywają zioła, a weterynarz ani dietetyk sam nie łączy też tych dziedzin, tak? Ja, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, dla mojego prywatnego królika, którego adoptowałam 10 lat temu, poświęciłam 10 lat życia na to, żeby jakby w każdą z tych dziedzin wejść, dlatego że nie wystarczało mi samo moje zainteresowanie ziołami i to, że byłam zielarzem, bo nie potrafiłam tego i tak dobrać do potrzeb żywieniowych królików. Nie potrafiłabym tego zrobić, gdybym była tylko dietetykiem, dlatego że zioła mają ogromną moc, mają substancje czynne, które działają, można nimi zaszkodzić, można nimi pomóc, o tym też będzie jeden slajd i tak naprawdę no jest... Trzeba wiedzieć, gdzie szukać tych informacji i nie każde źródło będzie dobrym źródłem wiedzy, więc tutaj zawsze trzeba szukać, kopać, patrzeć na to, z jakich źródeł korzystamy i czy ktoś, kto pisze te informacje, rzeczywiście ma jakieś doświadczenie z tymi zwierzakami, czy to na przykład jest jakiś portal typu zapytaj.pl i tam możemy sobie wpisać jakiekolwiek pytanie i ktokolwiek może nam na nie odpowiedzieć. Więc nie zawsze to, co znajdziemy w internecie, jest słuszne, a raczej w 90% przypadków niestety nie. Więc trzeba mocno weryfikować tą wiedzę, sprawdzać źródła, no i zawsze wracać do tego, jak zwierzak, którego mamy, żywiłby się w naturze, tak? Czy coś, co podajemy w naturze, stanowiłoby jakąkolwiek część jego diety? No i tutaj jeszcze naprawdę warto zwrócić uwagę, pod jakim kątem też dana osoba pisała te publikacje, bo naprawdę jeśli chodzi o króliki, bardzo dużo znajdziecie o żywieniu królików no właśnie pod kątem tuczu, a nie tak naprawdę zdrowego żywienia. Dokładnie, i wydawało się na roku, nie? A tak. Nie być naszym pupilem przez 10-12 lat. Dokładnie. I może nam się wydawać, że przecież to profesor, prawda, jakiś napisał, to na pewno jest dobre źródło wiedzy. No może i rzeczywiście to jest dobre żywienie królika, żeby właśnie jak najszybciej przytył i było z niego jak najwięcej pasztetu, ale no nam nie na tym zależy. Zależy nam, żeby ten królik właśnie, tak jak Magda powiedziałaś, żył długo, prawda, przede wszystkim, żeby żył długo, żeby był zdrowy. Podobnie z wieloma informacjami naprawdę ciężko jest znaleźć właśnie w odniesieniu do królików czy gryzoni, jeśli chodzi o ich właśnie kondycję, zdrowie psychiczne. Tego typu zwierzęta bardzo często są traktowane, one chociażby zwierzęta laboratoryjne. Jeśli chodzi o ich dobrostan, wszystko jest na minimum. Tak, wszystko jest na zasadzie, żeby było ok w laboratorium, a my chcemy więcej, my chcemy, żeby było jak najlepiej dla tego zwierzęcia i właśnie jak najbardziej zbliżyć się do tych potrzeb, które rzeczywiście to zwierzę ma i tu rzeczywiście najlepiej posiłkować się odniesieniem do tego, co robiłoby to zwierzę na przykład w naturze, co jadłoby w naturze, prawda? Dokładnie. Kolejnym takim mitem, o którym warto na pewno wspomnieć zaraz po tym, że małe zwierzę to mały problem, jest to przeświadczenie ludzi, że królik albo gryzoń będzie najlepszym towarzyszem dla dziecka, bo po prostu jest mały, tak? Tylko że to, że jest mały, że nie, no nie jest tak duży jak powiedzmy większej rasy pies czy kot, naraża go na sporo urazów ze strony dziecka, oczywiście w większości przypadków nieświadomych, ale jednak no, dziecko nie ma takiego wyczucia, w zależności od wieku nie ma
ma takiego wyczucia, jak to zwierzątko chwycić w odpowiedni sposób. No, próbuje go zwykle nosić, wyciągać gdzieś z kojca, z klatki, no, naraża w ten sposób tego zwierzaka na urazy. Wszystkie te małe zwierzątka mają taką specyficzną budowę i są bardzo kruche, jeśli chodzi o układ ruchu, układ kostny. Bardzo często zdarzają się złamane kręgosłupy, złamane łapy. Takie zwierzę w momencie, kiedy upada, bardzo często dochodzi do jakiegoś pęknięcia ściany żołądka, wątroby, jakichś narządów w środku, bo są po prostu bardzo delikatne i dla nich upadek z takich rączek na wysokości powiedzmy 50-70 cm nad ziemią, bez żadnej asekuracji, no po prostu bardzo często kończy się jakimś wypadkiem. Tryb życia takich zwierząt zwykle kręci się wokół tego, że największa aktywność jest tak jak w naturze, w porze świtu i zmierzchu, więc dzieci zwykle o tej porze albo dopiero rozpoczynają swoją aktywność, albo właśnie ją kończą, więc sporo gryzoni prowadzi nocny tryb życia. Jeśli wybierzemy takie zwierzątko, żeby było u dziecka w pokoju, to dziecko nie będzie po prostu mogło spać, bo koszatniczki będą obgryzały i niszczyły wszystko, co mają w klatce, więc będą robiły kupę hałasu. Szynszyle podobnie, króliki będą chrupać siano, będą sobie gdzieś tam coś kopać, drapać, będą się bawić, bo to jest ich naturalny czas aktywności, więc no, też trzeba to dopasować do tego. Jeśli stwierdzimy, że chcemy dla dziecka w wieku szkolnym chomika, no to dziecko musiałoby też prowadzić nocny tryb życia, tak? A zwykle no jednak nie powinno, chodząc do szkoły. No i nie możemy tego chomika oduczać jego naturalnej aktywności i próbować go przestawić na aktywność dzienną, bo to spowoduje u niego zaburzenia behawioralne, więc dla dziecka taki chomik będzie wiązał się z tym, że ma w domu duże akwarium, może nawet ładnie urządzone i bardzo fajnie wyglądające, ale nie ma w nim chomika, bo on śpi, po prostu jest zakopany w tym czasie, kiedy dziecko jest aktywne. Nasze chomiki w zasadzie wychodzą o stałej porze, w momencie kiedy ja zaczynam karmić wszystkie zwierzaki, to są nauczone, że o 22 wychodzą, tak? I wtedy wiem, że dopiero wtedy je zobaczę i mam szansę na to. No nie będę im grzebać i wygrzebywać ich wcześniej, o wcześniejszych porach. Zwykle na każdych dniach otwartych, które mamy w okienku, wszyscy pytają, a nie macie żadnych chomików? No mamy, tylko po prostu wszystkie śpią o tej porze i nie jesteśmy w stanie ich, nawet nie próbowalibyśmy ich wybudzać w ciągu dnia, tylko po to, żeby ktoś mógł je zobaczyć, no bo nie chodzi o to, żeby robić coś kosztem zwierząt, tylko żeby żyć z nimi w przyjaźni i szanując nawzajem swoje potrzeby, przy czym no, chomik nie będzie szanował naszej potrzeby wyspania się, a my jego potrzebę spania w dzień, a aktywności w nocy powinniśmy szanować. Takie zwierzaki bardzo często są też bardzo lękliwe. Boją się nagłych hałasów, boją się jakichś takich gwałtownych ruchów, bo w naturze obserwują swoje otoczenie i taki królik na przykład siedzący sobie gdzieś spokojnie na swoim domku, w momencie kiedy dziecko nagle krzyknie albo nagle się zerwie gdzieś z zabawką, gdzieś pobiegnie za jakąś piłką, za czymkolwiek, ten królik będzie cały czas w trybie czuwania, on nie będzie umiał się wyluzować, bo po prostu cały czas będzie nasłuchiwał i cały czas każdy nowy dźwięk gwałtowny będzie traktował jako potencjalne zagrożenie. Może zacząć tupać, może zacząć ostrzegać stado, może się po prostu stresować. Te zwierzęta też często są płochliwe, więc jeśli no będzie to też dla samego dziecka frustrujące, jeśli będzie próbował podejść do zwierzaka, który będzie przed nim po prostu uciekał. A bardzo często się tak dzieje nawet wtedy, kiedy dzieci są uczone od początku, że mają szanować potrzeby zwierząt, ale mimo wszystko właśnie przez to, że wydają dźwięki o takiej częstotliwości, która dla tych królików nie jest naturalna, bo naturalnie słyszą głos dorosłych ludzi rozmawiających spokojnie, miejmy nadzieję przynajmniej, a nagle jest dziecko, które tu gdzieś piśnie, tu gdzieś krzyknie, tu gdzieś tam się cieszy i no, to tutaj totalnie nie jest ten ton głosu, który one znają i do którego się przyzwyczajają, więc bardzo często jest tak, że na właśnie takie konsultacje trafiają do mnie ludzie, którzy mówią, jak mam nauczyć dziecko, inaczej, jak nauczyć królika tego, żeby lubił dziecko,
bo na przykład on jak tylko się pojawi gdzieś tam, to zaczyna go gryźć albo atakować, a wszystkich innych w rodzinie toleruje. No potem w wywiadzie wychodzi, że właśnie każdy jakiś gwałtowny dźwięk, taki, którego no, króliki nie znają, że jakiś taki szybki ruch, czy rzucenie jakąś zabawką powoduje, że za każdym razem ten królik po prostu w panice ucieka, więc potem jak podchodzi do niego dziecko, to on też ucieka. I to może spowodować no, taką frustrację nie tylko dziecka, ale też rodziców, bo no, zwierzę nie spełni naszych oczekiwań, tak? To nie... To my bierzemy je do domu i to my mamy zapewnić mu wszystkie potrzeby, jakie ma i dobre warunki, a nie on ma dopasować się do naszej rodziny. Musimy wybrać taki gatunek, żeby odpowiadał naszemu trybowi życia, naszym możliwościom, temu, w jaki sposób możemy wyposażyć jego lokum, jak mamy możliwość zorganizować wybieg, czy mamy możliwość zapewnienia towarzystwa, jeśli to jest gatunek stadny, bo inaczej po prostu nie zapewniamy podstawowych potrzeb. Tak, zdecydowanie, moim zdaniem już to gryzonie króliki to nie są zwierzęta dla dzieci, na pewno nie dla małych dzieci i przede wszystkim ze względu właśnie na tą delikatność, ale podobnie ja też jak nieraz klienci się mnie pytają, pomagam dobierać rasę psów pod kątem właśnie dzieci, też sugeruję, żeby unikać ras miniaturowych. Wszystko, co jest małe, drobne, kruche, łatwiej, nawet niechcący po prostu dziecko może skrzywdzić, tak? Więc raczej unikamy tak małych, delikatnych zwierząt. Oczywiście, no już pomijam fakt, że oczywiście rodzice powinni przy każdej jednej sytuacji ze zwierzęciem towarzyszyć i uczyć dziecko oczywiście tutaj tego kontaktu ze zwierzęciem, opieki i tak dalej, więc to oczywiście to jest jakby niepodważalne, ale wciąż przy małym zwierzęciu nawet niechcący można łatwiej je skrzywdzić, więc nawet tutaj jeśli mowa o psach, również większy pies, naprawdę mniej problemów będzie z większym psem niż z miniaturową rasą. Dokładnie tak. Mój najbardziej nieulubiony tekst, który słyszę od ludzi i zawsze wzbudza we mnie to zdanie negatywne emocje, nawet jak pisałam ten slajd, to czułam taką złość po prostu o to, że ktoś mówi, że jakiekolwiek zwierzę to jest najlepsza metoda na naukę odpowiedzialności. Najlepszą metodą na naukę odpowiedzialności jest najwyżej tamagotchi albo wychodzenie z samą smyczą na spacer, jak chcemy sprawdzić, czy dziecko będzie się nadawało na opiekuna. Natomiast na pewno żadne zwierzę nie służy do tego, żeby ktoś się na nim czegokolwiek uczył, a na pewno nie odpowiedzialności i na pewno nie dziecko. Odpowiedzialność za to, że mamy w domu żywe stworzenie, jakiekolwiek, zawsze ponosi osoba dorosła i zawsze to ona musi ponieść wszystkie konsekwencje tego, że to zwierzę z nami mieszka, czyli i zapewnienie prawidłowych warunków, i prawidłowe żywienie, i koszty utrzymania, i no, musi być też świadomy, że dziecko nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki zwierzakowi, tak? W momencie, kiedy mamy do czynienia z gatunkami, które ukrywają objawy chorobowe, ukrywają to, że źle się czują, no to nie możemy oczekiwać od dziecka małego, które jeszcze nie za bardzo nawet jest w stanie u ludzi wyłapać to, że nie wiem, ktoś ma zły humor, ktoś się źle czuje i odnieść się do tego w odpowiedni sposób, że będzie potrafiło to zrobić w stosunku do zwierzaka. To jest nasza odpowiedzialność zawsze i zawsze to człowiek dorosły bierze odpowiedzialność za to, że pozwala na to, żeby w domu mieszkał jakikolwiek zwierzak. I niestety często jest tak, że na grupach widzimy posty, po prostu dramatyczne posty dzieci, które na przykład piszą, że królik się źle czuje, ale mama się nie zgadza albo tata, żeby poszedł do weterynarza, bo to będzie za drogie i że to tylko królik, to tylko świnka, to tylko chomik. No nie może tak być, nie może, po pierwsze jakby jeśli bierzemy tego zwierzaka, to nie możemy tej odpowiedzialności zwalać na dziecko, nie możemy oczekiwać od niego też, że
poradzi sobie z opieką nad żywym stworzeniem. To nie jest zadanie dla dziecka i oczywiście może nam towarzyszyć we wszystkich obowiązkach, może pod nadzorem karmić, pod nadzorem gdzieś tam sprzątać, może się bawić z tym zwierzakiem, jeśli ono sobie tego życzy albo na to pozwala, natomiast no, na pewno nie jest to maskotka służąca do nauki odpowiedzialności. Zawsze takie dziecko powinno przebywać, jeśli jest małe, ze zwierzakiem w towarzystwie dorosłej osoby i niestety zdarza się, że czasami dziecko po prostu nie nadaje się do tego, żeby w domu było zwierzę. Mieliśmy taką sytuację, kiedy cieszę się, że pani bardzo odpowiedzialnie podeszła do tematu, bo adoptowała od nas parkę królików i okazało się, że nie była w stanie zapanować nad jednym ze swoich dzieci, no bo po prostu nie byli w stanie przewidzieć tego, co on zrobi, jak ich nie będzie w domu, a on te króliki męczył, tak? Nie chodzi o to, że robił im jakąś celową krzywdę, ale nosił je, wkładał je do jakichś przedmiotów, do jakichś wózków, do czegoś i po prostu no... Pani podjęła decyzję, że dla dobra królików, zresztą ja również, że króliki wrócą do nas, ale no możemy się niestety rozczarować, że nasze dziecko jednak nie nadaje się na opiekuna takiego zwierzątka i co wtedy? Nauczy to odpowiedzialności nas, czy oddanie takiego zwierzaka do fundacji nauczy naprawdę to dziecko odpowiedzialności za żywe stworzenie, czy na przykład oddanie cioci, wujkowi, babci podrzucenie, oddanie do sklepu na OLX-ie czy gdziekolwiek, naprawdę nauczy dziecka odpowiedzialności, że w momencie, kiedy zwierzak na przykład brudzi, na przykład śmieci, na przykład hałasuje, no to my go oddajemy. Czy to jest na pewno dobry sposób na to, żeby ktoś uczył się odpowiedzialności na tym, bo raczej nauczy się tego, że jeśli pojawia się problem, no to można się go pozbyć. I oczywiście nie zawsze się to tak kończy, natomiast no, dobrze jest, żeby jednak mieć tą świadomość, że nie uczymy i nie wykorzystujemy nikogo żywego do tego, żeby ktoś uczył się na nim swojej odpowiedzialności, żeby testować, czy będzie w stanie mu sprzątać, czy będzie w stanie go karmić, no bo jak się okaże, że jednak nie, to co? Zwierzę nie może zostać głodne, tak? Nie może żyć w brudzie, nie może zostać niezaopiekowane. Jeśli nie zapewnimy odpowiedniej ilości ruchu, wszystkich w sumie potrzeb behawioralnych, to no, w momencie, kiedy pojawią się zaburzenia behawioralne i zwierzak będzie nam gryzł, będzie agresywny, będzie drapał, będzie niszczył, często przyjmuje to naprawdę takie bardzo przykre i uciążliwe formy, no to nie będzie wina dziecka, że ono jest nieodpowiedzialne i że się nie nauczyło na tym zwierzaku odpowiedzialności. To jest porażka wychowawcza rodzica, który nie nauczył się odpowiedzialności za duże, za żywe zwierzę w momencie, kiedy no, próbował zwalić to na dziecko. Ale to, o czym wspomniałaś, że właśnie często na forach się widzi, że to dzieci proszą o pomoc, bo rodzic nie chce zapłacić za lekarza weterynarii, prawda? To w zasadzie pokazuje tylko, że często dzieci mają więcej empatii, prawda, do tego zwierzęcia niż rodzice. I w zasadzie ta edukacja ze strony rodziców jest zupełnie odwrotna. Uczy właśnie takiego przedmiotowego traktowania zwierzęcia, a dzieci bardzo często się już zaprzyjaźniają z tym zwierzęciem i próbują coś zrobić. Mi również bardzo przykro się na to patrzy, kiedy widzę, że naprawdę małe dzieciaki piszą na forach i proszą o pomoc i nie mają wsparcia w tak dramatycznych dla tych dzieci. Ja pamiętam swojego chomika, też miałam tego biednego chomika, jak byłam dzieckiem, tylko moi rodzice akurat mieli zupełnie inne podejście do zwierząt. I pamiętam, jak mój pierwszy chomik odchodził i jak ja to przeżywałam. To był największy dramat mojego życia wtedy. I ja pamiętam, mimo że miałam wtedy 10 lat, ja pamiętam to do dzisiaj. I moi rodzice akurat jeździli ze mną od weterynarza do weterynarza i żaden lekarz nie chciał się podjąć leczenia chomika. I my tak odbijaliśmy się cały czas, no i niestety ten chomik umarł. Co prawda miał swoje lata, więc pewnie i tak byśmy mu nie mogli pomóc, ale może byśmy mogli mu ulżyć w cierpieniu. I
to jest przykre, że rodzice nie dają tego wsparcia dla dzieciom, że rodzice nie uczą, to rodzice nie biorą tej odpowiedzialności. Więc rzeczywiście no, dla mnie też bardzo mocno drażliwy temat. Cieszę się, że go poruszyłaś. Tak, niestety to jest też jeden z takich pobocznych tematów tego. Bardzo często to nie chodzi tylko o to, że dziecko nie będzie odpowiednim opiekunem, bo zdarzają się dzieci, które naprawdę są dobrymi opiekunami, niektóre dzieci są lepszymi opiekunami niż rodzice, jeśli chodzi o zwierzęta. Natomiast trzeba by wziąć też pod uwagę właśnie tą sferę emocjonalną i to cierpienie, które no, może spotkać dziecko, często dziecko wysoko wrażliwe z ewentualnie jakimiś też zaburzeniami, no różne są dzieci, tak? I mają różną wrażliwość, różny stopień tej wrażliwości i nie każdy jest w stanie sobie poradzić z odejściem zwierzaka, który, no jeśli to będzie chomiczek, myszka, szczurek, no nie będą żyły długo, tak? Świnka też nie żyje za długo, królik niestety też, więc to nie są zwierzaki, które będą z nami do dorosłości, kiedy już jesteśmy w stanie i mamy jakąś taką bazę do, powiedzmy, przyjęcia pewnych rzeczy i poradzenia sobie z nimi, chociaż nie wiem, czy wiek ma tutaj jakiekolwiek znaczenie, bo przeżyć to można bardzo w każdym wieku, niezależnie od tego, czy jesteśmy dorośli, czy jesteśmy dzieckiem, ale no, dzieciom będzie znacznie trudniej zrozumieć pewne rzeczy i przejść do porządku dziennego nad właśnie takimi dużymi stratami niż dorosłej osobie. No, może jakby nie można tego porównywać, tak? Ale będąc dorosłym mamy już swoją odpowiedzialność i też możemy sami tą decyzję podjąć, natomiast no, dziecko nie jest świadome w momencie, kiedy zwierzak przychodzi do domu i nie ma tej świadomości, za 2 lata będę musiał się z nim pożegnać, nie? O, dokładnie. Jeszcze pojawił się temat w komentarzach odnośnie sklepów zoologicznych, że tutaj kilka osób pisało, że w ogóle zwierzęta nie powinny być dostępne w sklepach zoologicznych. Ja też się pod tym podpisuję też pracowałam swego czasu w sklepie zoologicznym i rzeczywiście zazwyczaj i warunki są dramatyczne i to, o czym już tutaj Magda wspomniała, są to zwierzęta bardzo płochliwe, lękliwe, dla których takie warunki środowiskowe, tak niestabilne warunki środowiskowe są bardzo obciążające. A jakie byłyby dla nich idealne warunki? Takie, gdzie ich nie widać, jak chociażby właśnie te wspomniane chomiki. No jak tu w sklepie zoologicznym, prawda, zrobić wystawkę chomików tak, żeby ich nie było widać? No nie da się. No, znowu ktoś może powiedzieć, ale przecież to jest tylko na chwilę, tylko na ten czas, kiedy one są w sklepie. No nie, on może być rzeczywiście jeden dzień w tym sklepie, a może być 2 miesiące w tym sklepie. I to zwierzę rzeczywiście przeżywa cały czas chroniczny stres, który tak naprawdę jest najbardziej obciążający dla zwierząt. I to zwierzę chronicznie ma też niezabezpieczone potrzeby behawioralne. Dokładnie, a poza tym jest wtedy w wieku, w którym socjalizacja i odpowiednie jakby wprowadzenie do rodziny i wprowadzenie do oddzielenie od matki w odpowiednim wieku, oddzielenie od rodzeństwa w odpowiednim wieku, no rzutuje na to, jaki ten królik będzie później i to nie zawsze jest tak, że jest taki biedny, ale jak go weźmiemy do domu, to my go naprawimy. Nie, nie każdego królika da się naprawić. Króliki, które w takim wczesnym swoim dzieciństwie nie są dobrze socjalizowane i nie mają kontaktu z człowiekiem, albo ten człowiek nie kojarzy im się z niczym dobrym, a ludzie pukający przez szybę, wybudzający je ze snu, straszące życie w hałasie, w nadmiernym oświetleniu, wtedy, kiedy one chcą odpocząć, na pewno takimi dobrymi warunkami nie są i na pewno nie sprzyja to temu, żeby ufać później człowiekowi i no, poradzić sobie z tą traumą dla nich, więc nie zawsze naprawdę mając małego królika jesteśmy w stanie cokolwiek, w jakikolwiek sposób przewalczyć to, że będzie na przykład lękliwy i zostanie mu to do końca życia. Kolejnym takim mitem, bardzo często spotykanym na grupach, jest to, że króliki śmierdzą.
śmierdzą, jak im się nie sprząta. I taka jest prawda, ewentualnie wtedy, kiedy są chore, albo kiedy zaniedbaliśmy to, że króliki, które żyją w domu, po prostu kastrujemy. Bez zabiegu kastracji królik po pierwsze wydala takie bardzo specyficzne, specyficznie pachnące bobki, które służą znakowaniu terenu. W moczu również ma sporą ilość hormonów, które no, dają taki bardzo, bardzo intensywny zapach. Wtedy nawet przy regularnym sprzątaniu wystarczy, że taki królik raz nasiusia do kuwety i też to będziemy czuli. Królik niekastrowany, na przykład samiec, może znaczyć teren, może nam sikać z półobrotu, możemy mieć obsikane nawet sufity, bo on po prostu robi to z wyrzutem i żeby zaznaczyć sobie ten teren na jak największą odległość, więc wtedy może śmierdzieć, tak? Może śmierdzieć wtedy, kiedy na przykład jest trzymany na nieodpowiednim podłożu. U królików nie stosujemy absolutnie trocin. Tak samo jak u takich zwierząt, które mają bardzo wrażliwe drogi oddechowe, na pyły, na zapachy, na ulatniające się stamtąd olejki eteryczne, więc no, sprawdźmy te warunki, w jakich powinny żyć. Nie mam za bardzo dzisiaj czasu, żeby opowiadać o warunkach dla wszystkich zwierzaków, bo moglibyśmy skończyć za 5 godzin, ale ogólnie jeśli zapewnimy wszystkie potrzeby w taki sposób, jak powinny być zapewnione dla każdego z gatunków, no to moje króliki pachną sianem i ziołami. Nie mam śmierdzących królików, tak? Jest opcja taka, że królik może wydzielać nieprzyjemny zapach w momencie, kiedy właśnie albo jest niekastrowany, albo jest chory. Przy zapaleniu pęcherza, szczególnie ropnym, może się zdarzyć, że rzeczywiście ten mocz będzie śmierdział. Przy niekastrowanych królicach, przy jakimś ropomaciczu, przy jakichś zakażeniach dróg rodnych. U samców również pojawiają się nowotwory, również pojawiają się jakieś problemy z drogami moczowymi. W ogóle u królików to jest dosyć powszechny problem ze względu właśnie na nieodpowiednią dietę i ich metabolizm wapnia. Bardzo często się zdarza, że mają nadmiar osadów pęcherzu wapniowego i on też może powodować, że królik posikuje wszędzie, kropelkuje, nie jest w stanie się wysikać do końca, bo ten osad przeszkadza, to boli, więc wtedy rzeczywiście może nam obsikiwać na przykład kanapę, znaczyć dywany, chodzić po prostu przy chodzeniu, przy kicaniu też może gdzieś tam popuszczać ten mocz i wtedy rzeczywiście może gdzieś tam ten zapach być nieprzyjemny, natomiast to wymaga już konsultacji i leczenia, tak? Królik, który jest dobrze utrzymany, jest zadbany, ma odpowiednio często sprzątane, po prostu nie śmierdzi, pachnie sianem i ziołami. Mówię to jako opiekunka 70 królików aktualnie, więc naprawdę to też jest tak, że na przykład bardzo często jest tak ogólnie do okienka, do lokalu okienka życia nie ma wejść tak z zewnątrz, no bo właśnie zapewniamy im dobrostan w ten sposób, że nie prowadzimy wycieczek, które przychodzą i oglądają sobie zwierzątka, tylko mamy 2 razy w roku dzień otwarty, ale zawsze po prostu i podczas takich wydarzeń i na przykład jak odwiedzała nas telewizja, jak odwiedzały nas jakieś programy i ktoś przyjeżdżał zobaczyć, jak okienko wygląda, to zawsze słyszeliśmy tak, że oni się spodziewali, że tu będzie śmierdzieć, bo jest tyle zwierząt, a tu nie śmierdzi, tylko pachnie sianem i ziołami i to jest właśnie taki zapach, który no jest przy królikach, trzeba się z nim liczyć, tak? Będzie nam pachnieć sianem, będzie nam pachnieć ziołami, trzeba sprawdzić przed przyjęciem takich zwierząt, dla których podstawą żywienia jest siano, czy na przykład nie mamy alergii, żeby za chwilę znowu nie szukać nowego domu i to jest zapach królika. Moje króliki pachną po prostu sianem i to jest ich główny taki zapach, a w momencie, kiedy zaczyna się pojawiać coś nieprzyjemnego, no to niestety wtedy trzeba szukać innej przyczyny, albo chorobowej, albo swojego lenistwa. No i tutaj też potwierdzam, u nas nasze króliki mają wolierę, część budynku zabudowany, zaprojektowany specjalnie pod króliki, plus jeszcze swoje domki. I dodam, że króliki w ogóle są bardzo czystymi zwierzętami. Nasze króliki same się nauczyły załatwiać potrzeby fizjologiczne w jednym konkretnym miejscu. To jest też dla nich takie naturalne. I w momencie, gdzie tutaj no, mają naprawdę duży wybór, gdzie mogłyby to robić, wybrały sobie jedno konkretne miejsce, co bardzo nam ułatwia też sprzątanie. Bo możemy regularnie sprzątać właśnie w tym konkretnym
miejscu. I naprawdę pachnie, tak jak powiedziałaś, sianem. Tam wchodzi się do części domku, to pachnie sianem, no oczywiście no woliery to mają przede wszystkim do zabaw, również załatwiają potrzeby fizjologiczne w wolierze, ale na przykład nigdy w domku, nigdy w części, w której mieszkają. Tak, zwykle zdrowy królik naprawdę dba o czystość, ma też takie swoje strefy jedzenia, oczywiście z taką różnicą, że na przykład jedząc siano automatycznie bubkuje w tym miejscu, więc wystarczy pod paśnikiem czy pod miejscem, gdzie podajemy siano, tam ustawić kuwetę i naprawdę króliki się bardzo chętnie uczą kuwetować, robią to bardzo często bez żadnej nauki, po prostu same instynktownie, ale właśnie do tego trzeba odpowiednio wyposażyć im przestrzeń i wtedy, jeśli zrobimy to tak, żeby uwzględnić ich potrzeby, ich zwyczaje, to nie będą brudzić. Znaczy będą roznosić siano na pewno, ale nie będą sikać wszędzie, tylko no zwykle naprawdę uczą się kuwetować w jednym miejscu. Kolejny taki bardzo, bardzo, bardzo powtarzający... Coś mówi? Czy mi się wydawało? Nie słychać niestety, Mikołaj. Niestety nie słychać cię. Dobra, to teraz. Też chciałem potwierdzić właśnie, że mówimy tutaj o przestrzeni dla zwierząt, tak, dla królików, że nie brudzą. No faktycznie woliera, którą tutaj stworzyliśmy z Agatą, Antuanem i Romanem na ranczu, no jest ogromna. Osoby, które nas śledzą, mogły widzieć, że przed chwilą skończyliśmy kurs Professional Animal Trainer i gościliśmy Jimmy'ego Maki z londyńskiego zoo. Tak, człowieka, który ma praktycznie 30-letnie doświadczenie w opiece nad zwierzętami w ogrodach zoologicznych. No i nieskromnie powiem, że nie mógł się nadziwić na naszą wolierę, dopytywał się ciągle, ile mamy królików i nie chciał wierzyć, że nasza woliera jest obecnie zamieszkiwana przez dwa zwierzaki. Mówił, że takie wielkie woliery dla królików to w ogóle nie widział, już nie mówiąc o tym, że dla dwóch. I to też widać po naszych królikach, tak? Bo w domku lubią sobie siedzieć, ale jak im otworzymy możliwość eksplorowania na zewnątrz, no to widać, po prostu mają, ja bym powiedział, około 35 metrów długości woliery. No i sobie hasają po całej długości woliery, a mimo wszystko właśnie sprzątamy tak naprawdę w jednym, dwóch miejscach woliery, reszta jest czyściutka, zadbana, same też o to dbają, więc tak, ta woliera, odpowiednia przestrzeń dla królików jest istotna. Jeżeli o to zadbamy, to odejdzie nam sporo potencjalnych problemów. Dokładnie. To fakt, Jim by przecierał oczy, że tak wielkiej woliery, bo tam ta nasza woliera, ile ma, około 150 w końcu metrów? Myślę, że długości ma spokojnie 30-35, szerokości 4-5, no. Tak, więc kawał woliery i oczywiście cała jest jeszcze wzbogacona różnego rodzaju zabawkami, zadaszeniami i tak dalej. Kilka razy się nas pytał Jimmy, ale naprawdę tylko dwa króliki są? Co prawda dodam, że konkretne króliki, bo mamy mięsne króliki, odratowane, każdy obecnie po 8 kilo żywej wagi i dodam, że są szczuplutkie, więc to jest naprawdę takie króliki fit, tam w ogóle nie ma tłuszczu, ale mają też miejsce do biegania, więc te mięśnie u nich cały czas pracują i rzeczywiście my sami się dziwiliśmy, że królik jest tak czystym zwierzęciem, że naprawdę to nie tak, że one załatwią się gdzie popadnie, nie, one zawsze wracają w konkretne miejsce i to jest niesamowite, więc jak ktoś mówi, że królik śmierdzi, to znaczy, że tam jest po prostu syf. Zwykle tak. Zwykle jak sprawdzamy, dlaczego królik śmierdzi właśnie u tego kogoś, to okazuje się, że ma klatkę wielkości kuwety i trociny w środku, więc no tak, wtedy śmierdzi. Jak jest niekastrowany, ma niesprzątane i ma nieodpowiednie podłoże, albo żyje na za małej przestrzeni, no to królik ma swoją wielkość i wtedy traktuje całą klatkę jak kuwetę, więc nie róbmy tego po prostu tym zwierzętom. Szanujmy ich potrzeby, a one wtedy będą takie, jak są z natury, a z natury naprawdę są czyste. Króliki i gryzonie ścierają zęby na suchym chlebie. Cały czas to gdzieś tam krąży, nie wiem skąd się wzięło, chyba gdzieś tam
jeszcze od hodowców, ale nadal nie umiem sobie wyobrazić, jak ten suchy chleb ma ścierać zęby w momencie, kiedy on w kontakcie ze śliną zaraz robi się miękki i robi się glutem. Zęby ściera siano. Wysokowłókniste siano, twarde, albo dla niektórych gatunków, na przykład tak jak szynszyla koszatniczka, siano powinno być twarde, dla królików, świnek, takie raczej dla królików średniej grubości, twardości, dla świnek bardziej miękkie. I to właśnie siano jest profilaktyką wszystkich chorób stomatologicznych, tych, które wynikają właśnie z powodu złego ścierania się zębów. Nie pomoże nam w tym chleb, nie pomoże nam w tym żaden granulat, niezależnie od tego, jakie cuda będą napisane na opakowaniu. Królik, zresztą szynszyla, świnka tak samo ściera zęby tylko wtedy, kiedy je takim ruchem poziomym przesuwa pokarm między zębami, a w ten sposób żuje właśnie tylko siano i wysokowłókniste takie długie źdźbła, natomiast wszystkie granulki, chleb, suszone jakieś warzywka, owoce, których i tak nie powinien jeść, zjada po prostu naciskając pionowo zębami, więc to nie będzie ścierało zębów w żaden sposób. Nie ma takiej możliwości. Po prostu zrobi się z tego za chwilę miękka masa, która jedyna co może zrobić, to spowodować zaburzenia układu pokarmowego i na przykład otyłość. Podobny mit to ten, że jak królik gryzie ściany, to brakuje mu wapna. Idąc tym tokiem rozumowania, musiałabym powiedzieć, że jeśli mój królik zjada mi cały czas i gryzie mi pościel, to brakuje mu bawełny. Tak. Nie działa to. To jest naturalna potrzeba tego gatunku. Jeśli nie zapewnimy jej właśnie odpowiednią ilością siana, odpowiednią ilością jakichś patyczków, gałązek, korzeni, jeśli nie zaspokoimy jego potrzeby po prostu poruszania się gdzieś, rozładowania energii, wyładowania jakichś tam negatywnych emocji, no to doprowadzimy do tego, że bardzo często właśnie takie obgryzanie ścian, obgryzanie jakichś przedmiotów, kopanie w jakichś tam dywanach, w podłodze, w dnie klatki, to po prostu zachowania kompulsywne. Bardzo często wiążą się też na przykład z tym, że zwierzak gdzieś tam odczuwa jakiś dyskomfort albo jakiś ból. Czasami po prostu jest znudzony, czasami nie ma towarzystwa własnego gatunku, jeśli jest to akurat gatunek stadny, to się po prostu nudzi, więc to nie tak, że to co królik zjada, to tego mu brakuje, o tym też trochę wspomnę w którymś z kolejnych mitów, tylko po prostu musimy znaleźć przyczynę takiego zachowania i żeby ją wyeliminować, zapewnić te potrzeby, które są dla królika naturalne, a naturalną potrzebą i dla królika, i dla większości zwierząt, dla których podstawą diety jest właśnie wysokowłóknisty pokarm, jakim jest siano, będzie właśnie żucie i gryzienie. Tak, jest to jedna z najczęstszych stereotypów w ogóle, jeśli chodzi o gryzonie i króliki. Właśnie mamy stereotypy oralne w postaci gryzienia, zgryzania krat, różnego rodzaju przedmiotów, które są nienaturalne, które nie przynoszą tak naprawdę żadnych korzyści zwierzęciu, bo oczywiście zgryzanie na przykład gałązek to zupełnie inna sprawa, to też jest dla tych zwierząt po prostu przyjemne, smaczne, a gryzienie ścian, no to już jest typowo, może być zaburzenie zachowania właśnie spowodowane nudą. Gryzienie krat, bardzo częste, prawda? Również mamy często do czynienia ze stereotypiami ruchowymi, jak na przykład krążenie w kółko, prawda? Czy na przykład rzucanie konkretnymi przedmiotami cały czas i uderzanie nimi i wiele, wiele innych. I tutaj o tej w ogóle kwestii nudy, no my bardzo dużo też mówimy na naszym kursie, bo właśnie to jest jeden z najczęściej obserwowanych problemów, znaczy przyczyna, jedna z najczęściej obserwowanych przyczyna problemów behawioralnych, właśnie niezabezpieczenie potrzeb związanych z konkretnie eksploracją i wieloma innymi, w tym między innymi właśnie jeśli chodzi o te kwestie socjalne, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy.
Tak, tylko dodam na szybko, że pracując w ogrodzie zoologicznym w Łodzi ostatnio miałem okazję opiekować się jeżozwierzami. Dwoma przyjechały do nas z innego ogrodu zoologicznego i podstawową rzeczą, którą informacją, która z nimi przyjechała, jest to, że niszczą wszystko, co, na co napotkają. Jak się okazało, jak zaczęliśmy grzebać głębiej, to po prostu były trzymane w nieodpowiednim środowisku. Gryzły ściany, gryzły wszystko. Jak tylko zaczęliśmy im dawać konary i grube gałęzie do gryzienia, to to znikało z dnia na dzień niemalże i nie było już żadnych problemów z niszczeniem czegoś wokół, więc po prostu te zwierzęta miały po prostu bardzo dużą potrzebę gryzienia drewna, gałęzi, konarów wielkich, a wychodziło na to, że w poprzednim miejscu nie miały do tego dostępu, więc wystarczyło im zapewnić odpowiednie gałęzie, konary do zgryzania, oczywiście takie, które mogły zgryzać, no i sobie bardzo szczęśliwie z tym radziły, a ściany zostawiły w spokoju. Tak jest. Najprostsze rozwiązanie to zapewnić najpierw podstawowe potrzeby, a potem dopiero szukać czegoś głębiej, jeśli zapewnienie potrzeb nic nie daje. Wrzuciłam też na slajd bardzo kontrowersyjny temat, szczególnie na grupach szynszylowych. Bardzo często pojawia się mnóstwo rozbieżnych informacji, jeśli chodzi o żywienie szynszyli. I tak naprawdę to są informacje, które bardzo często też przeczą sobie wzajemnie, bo na przykład mamy cały czas krzyczane, że absolutnie nie wolno podawać warzyw, ale że najlepszym przysmakiem dla szynszyli jest suszony pasternak albo topinambur, więc no to sobie przeczy, tak? Jeśli gdzieś ktoś zobaczy, że ktoś podaje na przykład liofilizowaną dynię albo coś, co ma znacznie mniej zawartości cukru, to krzyczy, że przecież nie mogą warzyw, mogą tylko pasternak, bez w ogóle sprawdzania na przykład w tabelach wartości odżywczych, jak to tak naprawdę wygląda. Więc jeśli chodzi o szynszyle, takim największym przeświadczeniem i mitem w sumie pojawiającym się na grupach jest to, że szynszyle mogą się żywić wyłącznie suchymi produktami, czyli nie można im dawać świeżych ziół, nie można im dawać w ogóle nic świeżego, wszystko musi być wysuszone. Natomiast szynszyle żyją w rezerwacie, w którym mają dostęp sezonowo, jest nawet badanie na ten temat opublikowane w internecie, i sezonowo mają dostęp do około 21 rodzajów różnych gatunków roślin. Wśród nich, jednym z nich jest ich podstawowy pokarm, to jest taka trawa. Ona nie wygląda tak jak nasza, taka mocno soczysta, tylko z racji tego, no, na jakiej wysokości to jest i w jakim terenie. Jest cała ta roślinność jest bardziej taka w rodzaju jakichś sukulentów albo roślin, które magazynują wodę. I właśnie te badania pokazały, że w zależności od pory roku szynszyle przyjmują taką ilość gatunków, która zapewnia im odpowiednią ilość włókna i na przykład w porównaniu do królików i świnek, o których mówi się często, że są włóknożercami, że potrzebują dużo włókna w diecie, to naturalny pokarm królików i świnek, zwykle świeża zielenina, tam siano, zawiera do tak średnio siano, takie wysokowłókniste już z jakiegoś takiego pokosu, kiedy już wykłaszają się trawy, zawiera około 25-28% włókna, natomiast u szynszyli ta zawartość włókna jest na poziomie około 60%, więc u nich rzeczywiście podstawą diety jest jak najbardziej twarde siano, gałązki, kory drzew, bo tym żywią się w naturze, natomiast sezonowo mają dostęp do świeżej roślinności, takiego właśnie typu jak sukulenty, jak różne kaktusy, jedzą wtedy trochę świeżych kwiatów. Badania wykazały też, że czasami zjadają jakieś drobne owady, że zjadają bardzo, bardzo mały procent w diecie jakichś nasion. Mówiąc o nasionach, nie mamy na myśli zbóż naszych, tylko o nasionach, tak? Czyli dlatego wprowadzamy też do diety ostropest, siemię lniane. No, musimy im dostarczyć też jakichś źródeł tłuszczów, żeby chociażby rozpuszczały się i przyswajały witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach.
Więc to nie jest tak, że mogą jeść tylko i wyłącznie suszone produkty, bo w naturze się tak nie żywią. To jest opisane jako takie oportunistyczne zachowania żywieniowe, czyli w zależności od tego, do czego mają dostęp, jaka jest pora roku, one dostosowują sobie swój sposób żywienia do możliwości, jakie mają aktualnie. I wprowadzając stopniowo do diety szynszyla po dosłownie kawałeczku jakiegoś świeżego zioła typu listek bazylii, listek mniszka, listek babki, świeża gałązka, niekoniecznie tak jak jest pisane na grupach, wyszorowana, wyparzona wrzątkiem, potem wypieczona w piekarniku, no nikt tego szynszylom nie robi w naturze, nikt im nie wyparza gałązek, one potrzebują gryźć tą korę, one potrzebują po prostu mieć też tą frajdę z obgryzania tych gałęzi, mogą, oczywiście trzeba dobrać gatunki takie, które im nie zaszkodzą, ale naprawdę jeśli jest to wprowadzone w odpowiednich ilościach i stopniowo do diety, po na przykład uczymy po jednym rodzaju, po jednym gatunku ziół, to po pierwsze jest super uzupełnieniem, jeśli chodzi o łatwo przyswajalne witaminy i minerały, bo ze świeżych produktów przyswajają się znacznie łatwiej i prościej. Na przykład zioła zawierają dużo substancji czynnych, ale w momencie, kiedy my tą roślinę wysuszymy, to nie wszystko jesteśmy w stanie skorzystać, tak? Do niektórych tych substancji czynnych potrzebujemy, żeby się rozpuściły później alkohol, wysoką temperaturę, oleje, coś, czego po prostu zwierzaki no, z racji tego, że nie podajemy im tego w tej formie, nie przyswoją. Natomiast świeża forma zwykle pozwala na to, że więcej ten zwierzak jest w stanie z tego wyciągnąć. Dba też o to, żeby szynszyle ogólnie mało piją. W naturze również mało piją, ale tam jakby sobie uzupełniają ten poziom płynów właśnie zjadaniem tych świeżych rzeczy. U nas w momencie, kiedy mają dostęp do wody i do poidła, tej wody zwykle nie znika taka ilość, jak powinna być przez nie wypijana, tylko właśnie jakieś tam bardzo, bardzo malutkie ilości i bardzo się często zdarza, że no, te szyszki mają jakieś tam malutkie bobki, za małe, że gdzieś no, ta dieta nie wygląda tak, jak powinna być i wcale nie jest na tyle zdrowa, żeby one się super czuły, a często nie dostarczamy takiej ilości wapnia, jak potrzebują, bo w przeciwieństwie do królików i świnek właśnie one potrzebują go dużo więcej, niedobór powoduje problemy stomatologiczne, logiczne, więc no, to jest właśnie to, co wcześniej mówiłam, zobaczmy, co zwierzak byłby w stanie jeść w naturze, w jakich warunkach naturalnie mieszka, do czego ma dostęp i dopiero potem spróbujmy do tego dostosować nasze żywienie. Oczywiście nikt z nas nie pojedzie teraz do Chile i nie będzie zbierał tych gatunków, które tam występują, natomiast jeśli wpiszecie sobie naturalna roślinność właśnie tamtych terenów, to no zobaczycie, jak wygląda na przykład puja. To jest jedno z ich podstawowych takich pokarmów i to są piękne, kolorowe sukulenty z kolorowymi kwiatami, pełne wody tak naprawdę w środku, tak? I one to zjadają, to jest ich przysmak. W porze deszczowej, kiedy mają do nich dostęp, one się tym żywią. I to nie jest tak, że zabijemy gałązką melisy albo bazylii szynszyla, bo on dostanie zaraz biegunki i będzie miał problemy z trawieniem. To właśnie chodzi o to, żeby zachować w tym wszystkim umiar i zdrowy rozsądek. No wiadomo, że nie podajemy mu całej doniczki do woliery, tylko po prostu wprowadzamy małe ilości i patrzymy, jak na to reaguje. Jeśli zareaguje dobrze na jeden listek, to możemy następnym razem dać jakąś, kilka razy dać ten jeden rodzaj, a potem wprowadzić po prostu nowy i zobaczyć, na co reagują dobrze. To jest świetny sposób na to, że jeśli zdarzą nam się jakieś wzdęcia, możemy sobie naturalnie z nimi poradzić, tak? Bo bazylia ułatwia trawienie, majeranek ułatwi trawienie. W momencie jakiejś infekcji możemy skorzystać właśnie z tych świeżych ziół, które będą pomagały nam zwalczyć te jakieś takie, albo wspomóc po prostu leczenie, a w momencie, kiedy odbieramy im to wszystko, pakując w nie granulat, który absolutnie w naturze nie występuje i na pewno nie jest pokarmem, który powinien być spożywany, bo po pierwsze ma włókna mniej więcej te najpopularniejsze w granicy około 20%, więc to jest no, do 60% daleko. Po drugie jest bardzo kaloryczny, po trzecie jest właśnie nie rozcierany tym poziomym takim ruchem
szczęki i żuchwy, tylko pionowym, miażdżony, więc nie wpływa w ogóle w żaden sposób na ścieranie zębów, a ogranicza spożycie siana, dlatego że jest bardziej kaloryczny, więc no też szynszyla nie będzie szukała później sobie już siana, żeby to włókno uzupełnić. Wiedziałam, że zajmą mi za dużo czasu na ten slajd, ale o szynszylach też trzeba coś powiedzieć, bo zwykle są pomijane w takich tematach. No i krzywdzone tym, że potem jak gdzieś wrzucę zdjęcie, że dajemy szynszylom bazylię, to wszyscy krzyczą, o Boże, nie wolno, zabijecie je. Nie zabijamy, żyją wszystkie. Kolejny z takich mitów to to, że kolby i wapienka są potrzebne do ścierania zębów. To już to samo, co przy chlebie, absolutnie nie ścierają zębów. Zęby ściera pokarm wysokowłóknisty, czyli podajemy jak najwięcej siana, podajemy takie porcje pożywienia, żeby królik, świnka, szynszyla, koszatniczka chciała jeść dalej siano. Wapienka, jedyne co mogą nam spowodować te problemy z nadmiarem osadu, to węglan wapnia po prostu, czyli tak jakbyście sobie starli kredę szkolną i dali ją do jedzenia królikowi albo dali ją w całości, zrobi się z tego piękne błotko wapniowe, taki osad w pęcherzu, który będzie ciężki do usunięcia, ciężki do wysiusiania, a wy będziecie płacić miliony za leki i suplementy, które będą miały pomóc mu to usunąć. Kolby to wymysł szatana, nie mają żadnych dobrych, no nie mają w sumie żadnego, nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyśmy je podawać, niezależnie od tego, jakie mają skład. Wiem, że są kolby bezzbożowe, które są uznawane za kolby, które są zdrowe. To, że coś ma zdrowy skład, nie znaczy, że jest odpowiednim pokarmem. I jeśli chodzi o kolby, to zobaczcie sobie, jaka jest objętość kolby albo waga kolby, to średnio na przykład jeśli kolba waży powiedzmy 100 gramów, a porcja ziół, z których ona jest zrobiona, całodzienna dla na przykład 1,5-kilogramowego królika, to by było około 12-13 gramów ziół, to zobaczcie sobie, ile razy więcej dajecie pożywienia, plus do tego coś, czym ta kolba jest sklejona, więc w dobrych gdzieś tam niby składowo kolbach jest to na przykład mąka gorochowa albo siemię lniane, w tych gorszych to miód albo ciasto chlebowe, więc zobaczcie, jaką ilość kalorii dostarczacie. Nie macie żadnej kontroli nad tym, jaka porcja zostanie zjedzona, a gwarantuję Wam, że jeśli Wasz królik jest standardowym królikiem, który nie ma problemów stomatologicznych i jest w stanie tą kolbę zjeść, to zje ją całą i na pewno nie zostawi nic na później, po prostu zostanie zjedzona. To się tyczy wszystkich gatunków, musimy mieć kontrolę nad tym, co zwierzę zjada i na pewno nie jest to zapychacz. Człowiek może sobie z własnego wyboru jechać do fast fooda i jeść co chce, natomiast zwierzakowi, który przyjmujemy pod swój dach, my jesteśmy zobowiązani dostarczyć pokarm taki, który mu nie zaszkodzi i będzie odpowiedni dla jego gatunku. Na pewno nie będą to żadne rzeczy, które są wysokokaloryczne, które mogą spowodować zaburzenia pracy jelit i które po prostu będą zapychaczem. A to jeszcze moje pytanie, co sądzisz o wykorzystywaniu właśnie kolby jako taki dodatek raz na jakiś czas, na przykład jako nagroda wyjątkowa i na przykład i odmierzanie tak, że może sobie ugryźć kilka razy w momencie na przykład podania. Pytam o to, bo też myślę pod kątem wiesz, treningowym. Czasami my szukamy różnych rozwiązań, które są też wygodne wiesz, w momencie treningu, żeby szybko z czymś wskoczyć. No oczywiście super się sprawdzają na przykład marchewki, no nie? Bo mogę sobie wziąć całą marchewkę i królik sobie raz ugryzie. Bo tutaj mamy treningowo, prawda, potrzebujemy czegoś na szybko na raz. I na przykład w takich sytuacjach, jakby właśnie z tą dobrą składowo kolbę, tutaj kiedyś też dostawałam do oceny właśnie pod kątem składów kolby, to rzeczywiście w większości to są w ogóle jeden wielki dramat, ale rzeczywiście fakt, że pod kątem smakowitości, no u mnie to akurat wtedy jeszcze miałam szczury, no uwielbiały je, tak, więc to było coś takiego naprawdę super fajnego, jak sprawdzałam, tak, czy się tym interesują i rzeczywiście bardzo, bardzo się interesowały. I właśnie tak pomyślałam, że jakbyśmy wykorzystali je właśnie na zasadzie, że dostają z doskoku, tak, za jakieś konkretne w małych ilościach. Co sądzisz, czy tutaj to ma formę, ma jakiekolwiek prawo bytu, czy raczej też byś unikała?
No, myślę, że tu dużo też zależy od gatunku, dla jakiego chcemy to, tego używać, bo jeśli to będzie rzeczywiście szczurek, który w zasadzie jest wszystkożerny i oczywiście musimy podawać zdrowe produkty, ale ma w swojej diecie i ziarna zbóż i zjada różne rzeczy pochodzenia i roślinnego, i zwierzęcego, ma znacznie bardziej odporny przewód pokarmowy niż na przykład właśnie królik albo świnka. Tak, to o królika pytam, bo tak, to jakby ze szczurami rzeczywiście jest tutaj łatwiej też odmierzyć i łatwiej znaleźć odpowiednie, no bo tak, ale właśnie dla królika. Królika zdecydowanie bardziej polecam na przykład korzeń mniszka, który też sobie spokojnie odgryzą, można dostać dłuższe, takie, które po prostu będą odgryzione w kawałku czasem razem z ręką, są ich ulubionym przysmakiem, wspierają wątrobę, pomagają trawić, nie są kaloryczne, działają antynowotworowo, więc oprócz tego, że są nagrodą i są super lubianym przysmakiem, mają też właściwości takie prozdrowotne, nie tuczą, nie powodują przytkania tych jelit, przepełnienia żołądka, nie próbują się później te wszystkie no, sklejone tam zioła, owoce, często tam są składy takie, że naprawdę to jest bomba kaloryczna, nie zalega w tym żołądku. Albo liofilizowane warzywa, albo takie, jeśli owoce, to tylko jeśli to ma służyć do treningu i to będzie powiedzmy, nie wiem, 5 połówek liofilizowanej żurawiny albo agres liofilizowany, który jakby zawartość cukru nie jest w nich tak duża, natomiast no, mają też to działanie prozdrowotne i do takich rzeczy ja wolę używać właśnie takich przekąsek, które można uznać za funkcjonalne, czyli dają jakąś wymierną korzyść dla tego królika. Oczywiście jeśli zwierzak nie jest zwierzakiem, który ma jakąś super aktywność, to trzeba to uwzględnić też w jego dobowej porcji pożywienia. Super sprawdza się nam na wszystkie nagrody, po obcinaniu pazurków, po jakimś ważeniu, po czymś, liofilizowana dynia. Ona jest wysokowłóknista, nie zaburza pracy jelit, tylko ją wspiera, wzmacnia odporność, jest bardzo lubiana, ale właśnie liofilizowana, natomiast świeżą mało który królik lubi. I właśnie na liofilizowanej my głównie bazujemy w okienku, jeśli właśnie dajemy takie formy nagrody za coś i na korzonkach, korzeń mniszka, korzeń cykorii, z którym trzeba znowu uważać na zawartość wapnia, korzeń topinamburu, skorzonery, to są takie, można je dostać w naprawdę różnych formach na rynku, są i takie większe kawałki i jakieś mniejsze, które można dać odgryźć, będą znacznie zdrowsze i lepsze niż ta kolba. No, my właśnie cały czas produkujemy coraz to nowych rzeczy, przede wszystkim, żeby to było długie i smakowite, a akurat nasze króliki, no niestety prawdopodobnie u poprzedniego, szczególnie jedna królica, bo druga właśnie jest fajna jedna królica, no niestety, ale ma problem ze smakowaniem, one w ogóle nie znały tak naprawdę, mało jabłusiana. A na co najbardziej rzucały, bo sprawdzaliśmy, tak, próbowaliśmy przemycać i w ogóle to uczyć jedzenia. Coś tutaj dziwnego przyszedle. Nie wiem, czy to u mnie tylko. Próbowaliśmy różnych rzeczy. No i co się okazało, oczywiście, jak przetestowaliśmy pieczywo, królik się uruchomił w ogóle, jak tylko widziała bułę, jak my trzymamy, od razu się na to rzucała, więc prawdopodobnie ten królik w ogóle był żywiony głównie pieczywem, co też właśnie dobrze o tym wspominasz, bardzo często ma miejsce, no bo przecież no, pieczywa się nie wyrzuca, prawda, daje się wszystko zwierzętom. Tak samo kury, kaczki, też psy, prawda, wiejskie psy też są bardzo często żywione właśnie suchym pieczywem, ewentualnie namoczonym z czymś tam, prawda, z jakimś rosołem i tak dalej. No i cały czas szukamy czegoś właśnie krótkiego, dużego, co też możemy przytrzymać, żeby ten królik nam nie zabrał i właśnie na zasadzie, żeby odrobinkę odgryzł, no na razie się powoli przekonuje do marchewki, którą też właśnie mocno montujemy. Ale rzeczywiście spróbujemy jeszcze z tym korzeniem mniszka, bo tego chyba jeszcze nie miały. Korzeń mniszka i jeszcze seler naciowy, zobacz, czy będzie lubiła. To sprawdzimy. I jeszcze sprawdziły się całkiem patyczki topinamburu. Całkiem, chociaż to, ale też nie jest tak wyjątkową nagrodą jak ugryzienie bułki. Słuchaj. Za to jest w stanie zrobić wszystko i do tego po prostu jak tylko widzi, że to mamy, to jest jedyny moment, gdzie ona chce współpracować, więc dajemy to jako jackpota, jak cokolwiek musimy zrobić, to dajemy jej ugryźć.
i szukamy cały czas czegoś o podobnej strukturze, co mogłoby się składać, a oczywiście no, na ziarno też bardzo chętnie się rzuca, bo dostaliśmy też próbkę karmy od drugiego pana, od którego braliśmy królika. Oczywiście też zła karma, oczywiście multum, znaczy karma, to była mieszanka zbóż, gdzie w ogóle no wiadomo, króliki i zboża, no a te króliki były głównie karmione takimi rzeczami, więc przestawić te króliki z tych zbóż na samo siano, to był na samym początku dramat, ale na szczęście zaczęliśmy kombinować z sianem zamieszanym z fajnymi ziołami i to super się sprawdziło. I obecnie absolutnie nie mogą mieć samego siana, nie? Bo to będzie taka bardzo niedoborowa dieta, więc dla królika jest siano, ale te zioła są konieczne w diecie. Więc no można spróbować na przykład osobno wziąć babkę lancetowatą. Myślę, że mało który królik odmówi takiego liścia z paczki, a też będzie super nagrodą i no taki listek będzie znacznie lepszy niż ten kawałek bułki, tym bardziej, że no utrwalacie im wtedy te zachowania, że jak mają coś zrobić, to tą bułkę dostaną, więc no, no są zdrowsze przekąski. Mogę ci później napisać jeszcze, co są, jakie są rzeczy takie, które ja wykorzystuję do nauki jedzenia te króliki, które przychodzą do nas do fundacji, a nigdy w życiu nie jadły siana, nie jadły ziół i patrzą na nas, halo, daj chlebek. Nie dostaję. Tak, no my tutaj właśnie siano mieszaliśmy z ziołami, ale no one wybierały tylko pojedyncze zioła i w końcu udało nam się takie mocne mieszanki dobrać i siano dla niejadków się sprawdziło na samym początku, bo rzeczywiście siano dla niejadków, nie sądziłam, że siano może być tak zielone w ogóle, jak po raz pierwszy kupiłam, co byłam w szoku, no i udało się ruszyć, żeby właśnie no więcej, no bo siano powinno być taką podstawą, prawda, diety, no i oczywiście te zioła, a one praktycznie w ogóle siana nie chciały tknąć, a za to wszelkie paskudztwa jak najbardziej, no i tak jak mówię, no one prawdopodobnie jechały głównie na mieszankach zbożowych różnego rodzaju, nawet nie to, że jakieś karmy pełnoporcjowe dla królików, tylko przede wszystkim właśnie zboża, głównie jęczmień, no i niestety tak często wygląda. Inny, tak jak wspominałam, inny pan znowu też od nas z okolic, który też hoduje króliki, chwali się, że on ma takie dorodne króliki, że już nawet mu się kryć nie chcą, bo są za ciężkie. Więc i mówił to z dumą, że tak dobrze wykarmione, bo on im cały czas ziemniaczki gotuje. I podstawą diety są ziemniaki. Nie sądziłam, że króliki tak długo są w stanie żyć na ziemniakach, bo króliki już powiedzmy, że tam ileś lat mają, więc nie sądziłam, że są w stanie tak długo na tym przetrwać, więc tego siana może jednak coś tam podjadają. O ziołach to praktycznie nikt u nas we wsi nie słyszał, żeby zioła dawać tutaj królikom. No, nie jest to popularne na pewno wśród hodowców, ale no mówię, każdego królika, niezależnie od tego, jaki syf wcześniej jadł, jesteśmy w stanie przestawić na zdrowe żywienie, tylko trzeba do tego cierpliwości i przede wszystkim odpowiednich porcji, bo jeśli wystarczy, że damy, nie wiem, garstkę właśnie tego, co on wcześniej jadł i to, co lubił, i jego zapotrzebowanie kaloryczne już jest w zasadzie, to mu zalega tyle w żołądku, że on nie ma potrzeby jedzenia siana. Wystarczy, że mu dorzucamy cały czas jakieś przysmaki, więc no jeśli on poczuje głód i my mu damy wtedy, a masz, zjedz sobie marcheweczkę albo coś innego, no to niestety on nie będzie czuł tej potrzeby jedzenia siana, bo to tak jak my chcemy coś zjeść i jesteśmy głodni i albo zjemy dwudaniowy obiad, albo zjemy jednego batona, nie? I zapcha nas to dokładnie tak samo, tylko jaka jest wartość odżywcza, nie? I ile kalorii da nam jedno i da nam drugie, a tak naprawdę z czego bardziej skorzystamy i co będzie dla nas zdrowsze, więc no, trzeba to po prostu robić stopniowo, uczyć pojedynczych rzeczy, wprowadzać na przykład właśnie od początku jakąś natkę koperku, pietruszki, to są takie rzeczy, które no, zwykle kojarzą im się z czymś zielonym, dobrym i to zaczynają ruszać, a potem już idzie coraz lepiej. Czasami jak nie chcą mieć też właśnie świeżych, no to można spróbować suszonych, jak nie chcą suszonych, to można zebrać świeże, różnie, w zależności od tego, co dostawały, jeśli dostawały na przykład świeżą trawę i zielonkę wcześniej, no to prawdopodobnie te świeże zioła będą nam zjadać i wtedy to, co podamy świeże kilka razy, potem można wprowadzić suszone albo na odwrót.
W sumie to fajny moment też taki, żeby właśnie odpowiedzieć na to kolejne takie pytanie, które się pojawia na grupach, albo w zasadzie stwierdzenie, że jeśli królik albo świnka je świeże warzywa, albo świeżą zieleninę, albo świeżą trawę, to nie musi pić wody. To jest totalna bzdura i ogólnie nawet według ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta muszą mieć stały dostęp do czystej wody. Dzienne zapotrzebowanie tych takich no, większych gryzoni albo królików to jest około 100 ml na kilogram masy ciała, ale to jest takie minimum, które pozwala na odpowiednią, prawidłową pracę przewodu pokarmowego i w ogóle narządów, więc no, nie podawanie wody zawsze doprowadzi do odwodnienia. Woda musi być czysta, musi być codziennie zmieniana, czasami jeśli ktoś trzyma sobie na przykład poidełko przez tydzień, bo ma takie duże, żeby często nie zmieniać, to zwierzęta odmawiają picia takiej wody. Ja mam królika, który nie wypije mi wody, której nalałam jej rano, ona potrzebuje świeżej i wtedy podstawiam jej pod dzióbek, a ona zaczyna pić tak jakby miała nie wiadomo jaką wcześniej brudną wodę, ona po prostu stała kilka godzin, więc no, są zwierzęta, które potrzebują naprawdę tej wody super czystej, świeżej, dopasowanej też w taki sposób, że jeśli na przykład królik nie będzie chciał pić z małej miski, to możliwe, że jest problem, że wibrysami po prostu dotyka tej miski i wtedy nie będzie chciał wody pić, nie będzie chciał pić na przykład z metalowej miski, nie będzie chciał pić z brudnej miski, więc no, dbając o to, żeby ta woda była czysta i żeby no, gdzieś tam się nie pojawiały jakieś problemy z odwodnieniem, przede wszystkim u królików, świnek z układem moczowym, bo właśnie zwykle mam takie pakiety, że jak ktoś przychodzi na konsultację dietetyczną, bo królik ma nadmiar osadu albo świnka, albo już ma kamienie, to pytam ile wypija, zwykle też opiekunowie tego nie monitorują, więc proszę o zmierzenie. Okazuje się, że na przykład na dobę 2-kilogramowy królik wypija 80 ml wody. To nie w ogóle nie zaspokaja jego podstawowej potrzeby. Oczywiście to się zmienia w zależności od tego, jaka jest temperatura, ile dostają świeżego pożywienia w diecie. Ale na pewno nie jest tak, że jakikolwiek zwierzak może być utrzymywany bez wody, tak? To jest nasz nawet obowiązek według ustawy o ochronie zwierząt. No i brak zapewnienia tej podstawowej takiej potrzeby może nawet czasami skutkować odebraniem zwierzaka, jeśli na przykład organizacja prozwierzęca stwierdzi, że jest w stanie odwodnienia i zagraża to jego zdrowiu albo życiu, to jest to podstawa do odbioru interwencyjnego. Kolejny taki najczęściej chyba powtarzany przez takich ludzi, którym ciężko jest przetłumaczyć, że coś jest niezdrowe, bo jest po prostu niezdrowe, bo ma niezdrowy skład, bo szkodzi, ale ich zwierzak tak bardzo to lubi, to pojawia się argument trochę z kosmosu, że jak byłyby szkodliwe, to nie byłyby sprzedawane w sklepach albo nikt by tego nie produkował. Niestety to tak totalnie nie działa, nie ma żadnych takich kryteriów, które mówiłyby o tym, co można dopuścić do sprzedaży. Są rzeczy, które są ogólnie zakazane, ale jeśli chodzi o króliki, gryzonie, w ogóle zwierzęta, to jeśli ktoś sobie chce wprowadzić dla królików dropsy czekoladowe, to i wprowadza, mimo tego, że czekolada jest trująca, tak? Jeśli ktoś sobie chce wprowadzić wapienko właśnie, które spowoduje zaburzenia układu moczowego i odkładanie się nadmiaru tego osadu w drogach moczowych, to je wyprodukuje i wprowadzi. Jeśli ktoś dla królika wprowadzi bekonową kolbę, no to ją wprowadzi do sprzedaży, tak? I ludzie będą to kupować, więc no, nie ma co liczyć też na sprzedawców w sklepach zoologicznych, bo zwykle są to osoby, które nie mają żadnego przygotowania do swojej pracy, przynajmniej takiego merytorycznego, żeby można było stwierdzić, że to jest autorytet w jakiejś dziedzinie i że naprawdę wie co mówi. Zwykle to są po prostu przypadkowe osoby, które szukają pracy, mają krótkie przeszkolenie, zwykle jeśli są w sieciówkach, to je mają, jeśli to jest jakiś prywatny taki mały sklepik, to po prostu stają za kasą i sprzedają wam to, co wydaje im się, że jest okej.
No, dla ludzi bezwzględnie szkodliwe są używki, papierosy, alkohol, natomiast no, są sprzedawane też, tak? I nie jest to żaden argument, że jeśli coś jest dostępne w sklepach, to znaczy, że jest zdrowe i można tego używać. Tak samo jak nie jest żadnym argumentem to, że jeśli na opakowaniu czekoladowych chrupek jest narysowany królik, to znaczy, że to są chrupki dla królika. To na nas spoczywa odpowiedzialność jako na opiekunach, żeby znaleźć te produkty, które są zdrowe i umieć je dostosować i zweryfikować, czy rzeczywiście nadają się dla tego naszego podopiecznego. Tak, i pod tym się podpisuję, bo do mnie zgłaszają się firmy, dla których właśnie prowadzę ekspertyzy i naprawdę bardzo często produkty, które chcą wprowadzić w ogóle, albo które już są wprowadzone, a ja je oceniam, w ogóle nie mają prawa bytu. Dokładnie. Takim mitem, który najbardziej mnie w sumie rozbawia, bo ja pracuję, żeby moje króliki miały godne życie od 10 lat, jest to, że króliki gryzonie są tanie w utrzymaniu. Jak ktoś ma już króliki i jeździ do specjalisty, to wie, ile potrafi kosztować wizyta kontrolna, po prostu taka przeglądowa, którą się robi, a przynajmniej powinno, raz na kwartał. Badanie bobków, badanie krwi, no wiadomo, że zależy to też od stanu zwierzaka, bo nie każdemu się pobiera krew co 3 miesiące, ale ja mam akurat takie bardzo geriatryczne moje dzieci, już samiczkę 11-letnią i samca 8-letniego, więc z racji też ich już dolegliwości zwykle wychodzi tak, że no musimy zrobić pakiet. No i naprawdę to są takie wizyty, w których można wydać pół pensji tylko na profilaktykę, suplementy i na badania. Zwykle nie trzymamy jednego królika, jednej świnki, jednej szynszyli, tylko mają żyć sobie albo w parze, albo w stadzie, więc mnożymy to razy ilość osobników, plus do tego, jak jesteśmy na przykład akurat narażeni na jakiś wydatek taki większy związany z wykorzystanym chociażby akurat całym zapasem jedzenia, siana, nie mamy już ziół, nie mamy siana, wszystko nam się kończy, trafia się wizyta kontrolna, trafia się szczepienie, do tego trafia się jeszcze na przykład jakaś choroba, plus nie wiem, królik połamie sobie kuwetę albo odgryzie i kawałek i trzeba kupić nową i wtedy okazuje się, że naprawdę można to liczyć w tysiącach złotych, a jeśli traficie na przykład na taki czas, kiedy pochorują wam się wszystkie zwierzaki, albo to są czasami losowe sytuacje. U mnie się tak zdarzyło pod koniec zeszłego roku, kiedy właśnie ta najstarsza moja samiczka się rozchorowała. Druga, którą świeżo adoptowałam, miała skręt płata wątroby, a mój samiec miał operowanego bliznowca, po którym okazało się, że później miał uczulenie na nici, którymi był zszyty i mieliśmy wtedy chyba takie 3 reoperacje, więc trafiły mi się 4 zabiegi w ciągu 2 miesięcy, plus cała profilaktyka, plus wszystkie przeglądy, plus badania krwi i uwierzcie mi, że można naprawdę wtedy utopić sporą sumę pieniędzy na w zasadzie takie, no nie da się tego odwlec w czasie, tak? Nie można powiedzieć, poczekaj z tym skrętem płata wątroby, bo nie mam teraz 1500 zł, tak, na zabieg, albo poczekaj z tym, z tą zbierającą ci się ropą od alergii na szwy, bo ja teraz nie mam pieniędzy. I wszystko jest w porządku, dopóki zachoruje wam jeden zwierzak, a wy macie jakąś odłożoną gotówkę na ten cel i macie taką rezerwę. Natomiast gorzej jest, jak posypią się po prostu wszystkie naraz, więc absolutnie, jeśli chodzi o króliki i gryzonie, pamiętajcie, że one wymagają specjalistycznej opieki weterynaryjnej i ona zawsze jest droższa, dlatego że weterynarze, żeby zrobić tą specjalizację, muszą ponieść też spore koszty tego, żeby wiedzieć, jak leczyć te wasze maluchy. Na przykład badania są często droższe, dlatego że jest na przykład potrzeba sedacji takiego małego chomiczka, no nikt nie zrobi mu USG albo nie pobierze mu krwi w momencie, kiedy on gryzie po rękach, tak? Odwraca się, ucieka, więc bardzo często trzeba to robić po prostu w jakimś znieczuleniu, w narkozie albo
na jakichś środkach, które pozwolą je chociaż na chwilę uspokoić i wyciszyć. Profilaktyka jest znacznie częstsza, dlatego że metabolizm chomika, który żyje 2-3 lata, czy myszki, czy szczurka, jest tam w momencie, kiedy zrobimy kontrolę raz w roku, to możemy przegapić w zasadzie wszystko, wszystkie nowotwory, jakieś ropomacicza, guzy. Ciężko jest trafić na super zdrowego zwierzaka, który wam nigdy nie zachoruje i do późnej starości będzie zdrowy. Raczej bym twierdziła, że u gryzoni i królików jest tak, że jest niezdiagnozowany, a nie zdrowy. Tam zawsze się coś dzieje. Wystarczy, że traficie na zwierzaka, który ma problemy stomatologiczne i to naprawdę wtedy pójdzie w tysiącach złotych, więc trzeba to dobrze przemyśleć i absolutnie to nie jest tak, że ja chcę zniechęcić ludzi do tego, żeby adoptowali króliki czy gryzonie, ale bardzo bym chciała, żeby te decyzje były świadome, bo potem mamy taką sytuację, jak mamy w tej chwili w okienku, że ktoś miał królika, leczył go do jakiegoś momentu, po czym po prostu brakło mu już pieniędzy i zamiast wcześniej przyjść, poprosić o pomoc, czy możemy przejąć nad nim opiekę, czeka 2-3 miesiące, bo jest mu głupio, bo myśli, że może jeszcze gdzieś nazbiera, że może jeszcze się coś uda, no i królik trafia do nas w takim stanie, że w zasadzie ja cały czas nie mam pojęcia, czy uda nam się z tego wyciągnąć go. I to są takie bardzo naprawdę smutne sytuacje, w których to zwierzę płaci za to, że ktoś nie przemyślał swojej decyzji, a nawet jeśli ją przemyślał, nie zawsze jest w stanie wszystko przewidzieć, więc musi być jakaś rezerwa, musi być jakiś plan B, tak? Jakaś, nie wiem, pożyczka od znajomych, cokolwiek, ale musicie mieć jakąś taką opcję, żeby móc to zwierzę zapewnić im po prostu leczenie, zgodnie też z ustawą o ochronie zwierząt nie można trzymać zwierzaka w stanie nieleczonej choroby, bo to jest przestępstwo i to jest znęcanie się nad zwierzętami, tylko no leczycie, jak macie i zachoruje, to trzeba leczyć i nie ma wtedy, że nie mam dzisiaj pieniędzy albo nie mam w tym miesiącu, będę miała za 2, za 3, za 4, bo to są zwykle sytuacje u nich, które postępują po prostu z godziny na godzinę i jeśli nie będziecie mieć teraz i nie będziecie w stanie opłacić zabiegu, to na następny dzień może być za późno. Przy skręcie w opłatę wątroby to jest kwestia godzin, tak? Czy uda wam się uratować zwierzaka, czy nie. Przy jakimś zachujście, przy jakichś innych rzeczach, jeśli macie seniora, to w zasadzie możecie mieć pewność, że po którymś roku życia tam zacznie wszystko po prostu się psuć i będzie potrzeba jeszcze dodatkowej opieki albo profilaktyki, albo chociaż kontroli kardiologicznych, będzie potrzeba jakiegoś wsparcia stawów, jakiejś fizjoterapii, więc to wszystko kosztuje i to naprawdę trzeba przemyśleć. Nie można wziąć sobie zwierzaka z myślą o tym, że będziemy go tylko karmić i zaspokajać jego podstawowe potrzeby, a jak zachoruje, to się go odda, albo się go pójdzie uśpić, albo po prostu nie wiem, co się z nim zrobi, będzie się czekało, aż samo umrze. To jest żywe zwierzę i to jest wasza odpowiedzialność za to, żeby być przygotowanym nawet na te najgorsze i najcięższe wydatki. U nich też wyposażenie się szybciej zużywa niż u innych gatunków. U psa, kota, no wiadomo, zależy na jakiego zwierzaka się trafi, często jest też tak, że jakiś piesek gdzieś coś pogryzie, coś zniszczy, kot podrapie, natomiast no, częstotliwość tego, jak często trzeba zmieniać chociażby domki szynszylom albo koszatniczkom, a jak trzeba zmieniać często legowisko u psa czy kota, no to nie ma porównania, nie? Tam po prostu jeśli cokolwiek będzie przegryzione, to nie jest tak, że one sobie nadgryzą, tylko one po prostu zrobią z tego strzępki, więc widzę, jak wyglądają na przykład hamaki u szczurów, które ma moja siostra w domu tymczasowym i tam jest tak, że tego się nie pierze, to się po prostu wyrzuca, bo one po 3-4 dniach używania po prostu wypruwają stamtąd wszystko, co się da, robią sobie z tego jeden wielki baruch i w zasadzie nie nadaje się ponownie do użytku, więc trzeba mieć naprawdę spore zapasy tego, żeby myszkom wymieniać osikane drewniane domki, żeby szczurkom wymieniać właśnie na przykład pogryzione kuwety od klatki czy woliery, żeby wymieniać im te właśnie hamaki, jakieś domki, sputniki, które gryzą, żeby królikom właśnie wymieniać też, nie wiem,
przesikane kuwetopaśniki, no bo im się zdarza czasami nie trafić. Zwykle stojąc w kuwecie po prostu gdzieś im się tam nasika na ramkę tego kuwetopaśnika, czy też gdzieś no, z racji częstego sprzątania, gdzieś nam się ta kuweta połamie, czy coś, no znacznie szybciej się zużywa taki sprzęt dla królików i gryzoni niż dla psów i kotów, więc na pewno nie można ich nazwać oszczędnym zwierzątkiem, ani królika, ani żadnego z gryzoni. Jeśli chcemy zapewnić dobre i odpowiednie warunki, to na pewno nie będzie tanio. Ziół nie da się przetarkować, bo są zdrowe. Największa bzdura, jaką możecie usłyszeć, bardzo często niestety przekazywana też przez lekarzy weterynarii, którzy często mówią, żeby wprowadzać tylko świeże produkty. Jest teraz taki trend, że króliki na przykład powinny, w sumie świnki również, być trzymane głównie na świeżej trawie i świeżych ziołach. Jak najbardziej odzwierciedla to ich naturalny sposób żywienia, ale w planowaniu go musimy uwzględnić też nasze możliwości, naszą strefę klimatyczną. Nie jesteśmy w stanie u nas zapewnić dobrej jakości zieleniny przez cały rok, więc nie możemy tego traktować na zasadzie takiej, że dobra, w zimę to sobie zasadzę tylko ziele owsa i będę je podawać cały czas, bo ziele owsa jest bardzo wysokowapniowe, zawiera bardzo dużo mikroelementów, ma po prostu zaburzy wam pracę w zasadzie wszystkich narządów. Wszystkie zioła mają swoje właściwości, wszystkie zawierają i te rzeczy, które nam pomogą, i te, które mogą nam zaszkodzić. Dawka czyni truciznę, tak? To jest chyba bardzo znane dla wszystkich powiedzenie, przysłowie, i to jest prawda. To, co zastosujemy w odpowiedniej dawce dla tych zwierzaków, może wspomagać pracę narządów, może wspomagać leczenie, natomiast jeśli damy czegokolwiek za dużo, to możemy też spowodować zaburzenie pracy tych narządów. Możemy sobie rozwalić nerki, wątrobę, możemy spowodować zaburzenia pracy serca, możemy spowodować przez na przykład interakcje ziół z lekami albo z pożywieniem, które inne spożywa właśnie zwierzak, możemy doprowadzić do na przykład niedożywienia, bo jeśli będziemy podawać zioła, które mają dużą zawartość śluzów i będziemy podawać je na przykład z lekami, to leki nie będą się wchłaniać. Są leki, które zmieniają w ogóle skład, inaczej, zioła, które zmieniają skład chemiczny ziół, zmieniają ich sposób działania. Są zioła, które nasilają działanie leków, albo takie, które osłabiają, więc tak naprawdę bardzo dużo kwestii trzeba wziąć pod uwagę, planując dietę dla królika czy dla zwierząt, które będą żywiły się ziołami, i absolutnie nie można tego robić na zasadzie wrzucę wszystkie, które mogą jeść w losowej ilości do mieszanki i to będzie dobra mieszanka. To trzeba dobrać, to trzeba zobaczyć tak, żeby te właściwości się nawzajem równoważyły, żeby niczego nie było za dużo, żeby niczego nie było za mało. To jest tak naprawdę temat rzeka na osobny, całkiem osobną rozmowę trwającą kilka godzin, ale naprawdę to nie jest tak, że wszystko można podać, możecie iść na łąkę i nazbierać wszystkiego, bo wszystko będzie zdrowe i nic nie będzie zwierzakom szkodziło. Kolejnym takim mitem bardzo krzywdzącym zwierzęta, szczególnie te gatunki, które są stadne, jest to, że jeśli będziemy poświęcać im dużo czasu, to nie będą potrzebowały towarzysza własnego gatunku. To tak naprawdę jest brak zaspokojenia takiej podstawowej potrzeby stadności. To jest potrzeba, która gwarantuje nam, może nie tyle, że gwarantuje, ale jakby na odwrót. Jeśli zwierzak, który ma potrzebę życia w stadzie, będzie żył samotnie, nie zagwarantujemy i nie zapewnimy mu tego poczucia bezpieczeństwa, bo zapewnienie dobrostanu polega na tym, że musimy zadbać o każdą potrzebę zwierzaka w każdej dziedzinie, czy to jest odpowiednie żywienie, czy to jest dbanie o stan zdrowia, czy to jest dbanie o właśnie potrzeby wynikające z gatunku, którym się opiekujemy, to my musimy zadbać o nie wszystkie. I dla na przykład tych takich mocno stadnych gatunków, które wykazują takie
zachowania stadne typu wspólne jedzenie, wspólne odpoczywanie, wspólne zabawy, nie jesteście nigdy w stanie ani wy, ani inny gatunek stworzyć takiej relacji, jaką tworzą stada jednego gatunku. Tutaj też często jest tak, że no, ludzie na przykład próbują łączyć królika ze świnką, żeby miał towarzystwo. No, to są zupełnie dwa różne gatunki, mają różne potrzeby, różne inaczej się poruszają, mają różne potrzeby też żywieniowe, trzeba to wszystko uwzględnić. Między sobą mogą przenosić różne choroby, inaczej w innych warunkach się je trzyma, więc jeśli jakiś gatunek jest stadny, to łączymy go z przedstawicielami jego gatunku, ale też biorąc pod uwagę to, czy na przykład da się połączyć dwa samce myszy bez kastracji, no jeśli ktoś się uprze, że są stadne i będą tak żyły razem, no to jeśli nie zapewni odpowiedniej wielkości lokum, to te samce się zagryzą w ciągu kilku godzin, tak? Więc trzeba najpierw doczytać, w jakich konfiguracjach można te zwierzęta łączyć, kiedy można je łączyć. Niektóre gatunki można łączyć tylko po zabiegu kastracji, na przykład zdecydowanie królików nie polecam łączyć bez zabiegów, bo może się to skończyć tak, że nawet jeśli żyją do jakiegoś momentu wspólnie, razem, jest to na przykład rodzeństwo, które dorasta razem, to w którymś momencie zaczynają się właśnie takie hormonalne gonitwy i zdarza się, że hodowlane króliki, które gdzieś tam mają taki niby spokojniejszy temperament, czasami żyją sobie bez tych kastracji i niby wszystko jest w porządku. Natomiast no, my odbieraliśmy już i podczas interwencji, i gdzieś tam wyrzucone stada królików. To takie najbardziej jakby zapadające mi w pamięci interwencje polegały na tym, że ktoś wyrzucił na przykład stado królików kalifornijskich, które było tak pogryzione, że w zasadzie u każdego były ropnie. Króliki w naturze wydają się w sumie takie małe, puszyste kulki, bardzo miłe zwierzątka, ale w naturze samiec, który chce rządzić stadem, okalecza inne samce i bardzo często jest tak, że odgryzań po prostu jądra, albo je kaleczy, żeby nie mogło się rozmnażać, więc naprawdę tam nie ma miejsca na to, żeby sobie testować, czy akurat te się dogadają, czy nie. Króliki w ciągu 30 sekund potrafią sobie odgryźć ucho, albo skaleczyć oko, więc potrzeba stadności jest bardzo silna, ale też terytorializm jest bardzo silny, więc musimy wziąć pod uwagę obie te rzeczy. Natomiast zabieg kastracji wycisza te zachowania hormonalne i tą potrzebę takiego bronienia terenu i walczenia o niego, a my nie jesteśmy w stanie w mieszkaniu zapewnić im takich warunków, żeby każdy z nich mógł sobie żyć na takim terenie, jaki potrzebuje, żeby nie musiały o niego walczyć. Więc bardzo często w ogóle wszystkie te zachowania terytorialne zależą od tego, na jakiej powierzchni te zwierzęta żyją, ale w naturze one nie żyją nawet na mieszkaniu, na powierzchni mieszkania, nie wiem, 40-70 metrów. One mają ogromne tereny, swoje łąki i tam w momencie, kiedy któreś na przykład samce albo samice się nie dogadają, to po prostu przeganiane są z tego terenu, idą sobie gdzieś indziej, tam zakładają swoją kolonię, tam zakładają swoje stado i tam żyją. Więc no, ta potrzeba towarzystwa swojego gatunku jest bardzo silna, ale w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie w warunkach domowych zapewnić takiego terenu, na jakim one mimo wszystko się zgodzą, no to musimy po prostu wyciszyć te zachowania hormonalne, żeby one miały możliwość zaspokajania tych swoich potrzeb gatunkowych, tej stadności, przebywania razem, wspólnego mycia się, jedzenia, wspólnych zabaw, wspólnego odpoczynku. Badania też donoszą, że gatunki stadne, które są trzymane pojedynczo, są bardziej zestresowane, mają wyższy poziom kortyzolu. Bardzo często jest tak, że one jakby do końca nie śpią i nie odpoczywają tak całkiem, tylko są cały czas w takim trybie czuwania. Więc no wyobraźcie sobie, że żyjecie w takim przewlekłym stresie, cały czas czekając na coś, co się wydarzy, zrywając się na każdy ruch, na każdy dziwny odgłos. W momencie, kiedy nie macie tej pewności, że ktoś obok was jest, że jest ktoś waszego gatunku, kto powie,
dobra, nic się nie dzieje, albo jest okej, wszystko pilnujemy. Króliki żyjąc w grupach mają takich swoich obserwatorów, którzy pilnują stada w momencie, kiedy na przykład reszta się bawi, je albo śpi. To są zwykle jakieś króliki, które wspinają się na najwyższy punkt otoczenia i stamtąd obserwują to otoczenie. Jeśli usłyszą jakiś niepokojący dźwięk albo zobaczą jakiś gwałtowny ruch, zobaczą jakiś cień ptaka krążący nad nimi, zaczynają tupać i w ten sposób ostrzegają całe stado, że zbliża się niebezpieczeństwo. One zwykle chowają się wtedy do norek albo uciekają gdzieś, żeby się schować. Więc jeśli wy nie zapewnicie tego poczucia bezpieczeństwa, że ktoś jest jeszcze w tym stadzie, że ktoś jeszcze z nimi czuwa, to naprawdę takie króliki po pierwsze się bardzo nudzą, bo nie sądzę, żebyście byli w stanie umyć królikowi oczy, umyć mu uszy, leżeć koło niego cały czas, jeść z nim razem siano, a to jest ich potrzeba gatunkowa. One w ten sposób zaspokajają swoją potrzebę takiego, no tak jak człowiek ma społeczną taką potrzebę, żeby na przykład zjeść z kimś posiłek, wyjść z kimś na miasto, spotkać się z kimś. Oczywiście są ludzie, którzy mają naturę samotników, ale żaden z ludzi raczej nie będzie szczęśliwy, jeśli przez całe życie zostanie sam i nie będzie miał możliwości porozmawiania nawet w swoim języku albo odezwania się do przedstawiciela swojego gatunku. Można mieć psa, można mieć ukochanego królika, można mieć kota, można mieć jakiekolwiek zwierzę, ale nigdy nie zapewni kontakt z człowiekiem, kontakt ze zwierzęciem, takiego kontaktu, jaki możemy mieć z człowiekiem. Często ta więź jest bardzo silna, ale jest jednak inna. Nie porozmawiamy z tym psem, możemy do niego mówić, ale on nam nie odpowie, tak? Nie porozmawiamy z królikiem. Oczywiście, że rozmawiamy z nim w większości przypadków, każdy z nas traktuje ich jako członków rodziny, jako swoich przyjaciół, ale mimo wszystko, jak coś im się dzieje, to potrzebujemy kogoś, do kogo możemy zadzwonić, wypłakać się, że nie wiem, jest chory, że nie da się go uratować, że odszedł, cokolwiek. Musimy mieć kogoś, z kim możemy w swoim języku, ze swoimi potrzebami zmierzyć się z tym, co się dzieje wokół nas, albo po prostu spędzić razem czas. I tego samego potrzebują zwierzęta, więc jeśli bierzemy jakiegoś zwierzaka, który jest stadny, to nie trzymamy go dlatego, że my będziemy mu poświęcać dużo czasu w pojedynkę, tylko bierzemy pod uwagę tylko przygarnięcie właśnie albo parki, albo stada, a nie pojedynczego zwierzaka, który to jest tak samo nieludzkie, jak trzymanie papug pojedynczo. Nie można robić takich rzeczy. Każde jedno zwierzę stadne, tak, to jest bardzo ważne, co mówisz, każdy gatunek, który jest zwierzęciem socjalnym, zwierzęciem stadnym, powinien być utrzymywany w grupie w stadzie i człowiek nie jest w stanie tego zastąpić. I dodam jeszcze jako ciekawostkę, w badaniach laboratoryjnych utrzymywanie zwierząt pojedynczo jest bardzo klasycznym przykładem modelu doświadczalnego na badanie właśnie chociażby stresu, tak zwanego właśnie social stresu, ale także depresji. Jest to jeden z najbardziej klasycznych modeli depresji, właśnie wprowadzania zwierzę w stany depresyjne. Tak więc każdy jeden gatunek, który jest stadny, w tym także właśnie chociażby samce królików czy samce myszy, które wydawałoby się, że jest trudniej trzymać, tak, możemy je trzymać w grupach, tylko odpowiednich grupach, to o czym już wspomniała tutaj Magda, w odpowiednich warunkach środowiskowych, tutaj środowisko robi różnicę, oraz zabezpieczając wszystkie pozostałe potrzeby. A potrzeby bezpieczeństwa, pamiętajmy, że nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć, nie dając z tym zwierzęciom żyjącym w stadzie tego stada. I tym zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie, które nam się mocno przedłużyło. Dziękuję Ci, Magdo, za wspaniałą rozmowę, wspaniały wykład. Cudownie się Ciebie słucha i wszystkie osoby, które chciałyby więcej jeszcze posłuchać Magdy, serdecznie zapraszamy na nasz kurs Behawiorysta Zoopsycholog, gdzie mamy specjalizację właśnie problemy behawioralne zwierząt egzotycznych, gryzoni, królików i ptaków.
Więc tutaj wspomniane papugi też tam będą. I Magda właśnie zajmuje się tutaj częścią przede wszystkim gryzoni i królików, o których jak widzicie może mówić godzinami, a my możemy słuchać ciebie godzinami. Więc no to jest za mało czasu, żeby powiedzieć wszystko. Dokładnie. Tak więc dziękuję ci jeszcze raz, a wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do nas na nasze kursy. O Magdzie też tutaj tak zachęcamy poczytać, a także zapraszamy na twoją stronę internetową fundacji. Tak. W zakładce opieka na stronie okienkożycia.pl znajdziecie artykuły odnośnie właśnie odpowiednich warunków dla królików i gryzoni, odpowiedniego żywienia. Tam w zasadzie cały czas gdzieś tam aktualizujemy te artykuły, które są dodawane. Akurat teraz mamy trochę gorący czas w okienku, jest dużo takich podopiecznych, którzy potrzebują większej mojej uwagi, więc dawno się tam nic nowego nie pojawiało, ale albo na mojej stronie facebookowej zoopsycholog Magda Nowaczek, albo właśnie na stronie okienka w zakładce opieka. Możecie zobaczyć, czy można poprawić warunki waszych zwierząt. I na Facebooku mamy naszą taką ogólną grupę, jak wpiszecie edukacyjna grupa Okienka Życia, to tam mamy właśnie odnośnie królików i gryzoni zebrane też fajne linki, fajne informacje, nie tylko z naszej strony, ale też od weterynarzy, z którymi współpracujemy, albo innych, którzy zajmują się po prostu jako specjaliści leczeniem królików i gryzoni. I tam można też zadać pytania, jeśli na przykład właśnie planujecie przygarnięcie jakiegoś zwierzaka i nie wiecie, czy to będzie gatunek dla was, to jest tam grupa naszych wolontariuszy, którzy odpowiadają na te pytania, biorąc pod uwagę właśnie te prawidłowe informacje, których no, trzeba poszukać w internecie też dobrego źródła. Tutaj linki do wszystkiego, o czym mówiła właśnie Magda, wam się pojawiają, tak więc serdecznie zapraszamy. No i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnym webinarze, no i na naszych kursach. Dziękuję ci bardzo, Magdo, jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.